Bo to jest co jest to jest Proszę Państwa, poczekamy 5 minut, bo jak zawsze wszyscy się spieszymy. MS-y przyszły na czas. Starnawski, Groszewska na pewno, masz lampę. Chciałbym, żeby było, się nie rozmawiamy, czy się zgodzi. No tak, przeczytam 7 stron, to szybko czytam. A czy to jest tekst z Grasa z 75? On jest literatem, nie politykiem, ale wiesz, on miał olbrzymi wkład w kampanię Smytek, która po raz pierwszy raz doprowadziła. Winter Gras stał na ulicy, dostał ulotki. To nie wiem, co teraz przeszkadza. I wiesz, tam jak odejmiesz pewne realia historyczne, Wietnam, wejście do Czechosłowacji, to teraz akurat, jak ja o tym myślałem, to mówię, że aktualny tekst, jeżeli chodzi o pytania, a im dalej w kryzys, to jest coraz bardziej aktualny tekst. No, no. To jest. On nie zyskał widelstwo, nie? Ale tak, będzie to no, oczywiście nie rozmawialiśmy, ale raczej tak. To jest pan zyskadecki, sama godzina i to jest taka stara tradycja, nie jest zyskiem, jakim mówisz, ekstradycja. Myślę, że to się nie. Zareklamować się na koniec dnia? Jeszcze raz mówię. Zareklamować się na koniec dnia? Nie ma. Co zareklamować? Linkę za 20. Nie, to ja przekażę wszystkie linki, ale żeby rozpowszechniać i tak dalej. Może nie, gdzie się na ten koniec? Bardzo proszę, jeżeli... Tak. 600 zł. Proszę? Ale ta impreza się tak nie nazywa. To jest jedna impreza. To nie jest impreza 600. Ale powiedz, 23. To damy ci mikrofon. Proszę. Nie ma.
Tak, mamy możliwość. Dziękuję. Monika, Andrzeju, zapraszamy już do zespoły. Witamy Państwa na szóstym społecznym klubie dyskusyjnym, którego podstawą są rozważania Zygmunta Baumana, czy przyszłość ma lewicę. Chcielibyśmy pójść krok dalej i zapytać się naszych gości i też Państwa w czynnej rozmowy, czy socjalizm ma przyszłość? I o to właśnie zapytamy naszych panelistów, którzy przedstawią się. Cześć, bardzo chcę ustawić się Lewicy Demokratycznej. Monika Szymańska, Partia Kobiet. Andrzej Kudzielina, Party. Ryszard Kęsler, Partia Demokratyczna, Demokracja.pl. I Ewa Mistrzów, Polska, Partia Kobiet. Debatę poprowadzą Piotr Lewandowski i Piotr Mazurczyk. Postarają się. Pierwsze pytania do Państwa. Pierwsze pytanie brzmi, jak żyć po klęsce tak zwanej trzeciej drogi, czyli próby pożenienia lewicy z neoliberalizmem. Jak europejska lewica może zrehabilitować się za sprzedanie się prawicy, mówiąc językiem Józefa Saramago? I myślę, że to na to pierwsze pytanie powinien odpowiedzieć tu na tamty tylu. Jako pierwszy. Ja wstanę, bo już nie na protest, bo ktoś siedzi, ale źle mówi. A to rozumiem, że... Nie, ja będę... Ja słychać. Dobrze. Rozumiem, że po części jestem wywołany jako winowajca, że jak gdyby moja partia poddała się prawicy, w związku z powyższym ponosi za to po części winę. Tak, ale to było dosyć dawno i przemyślała swoje błędy, będzie się starała tej kwestii nie przekraczać. Ostatnio w takiej dyskusji na Facebooku minister Zdrojewski zarzucił mi, że powinienem trochę skręcić jednak z tej lewicy w prawo. Na co ja odpowiedziałem, że zarządzając wieloma firmami i pracując w tej ubić, odpowiadając za zarządzanie i kasy, siłą rzeczy musiałem skręcić bardziej do środka, ale go nie przekroczyłem w polityce. W związku z tym ciągle jestem na lewicy. Myślę, że SLD też skręcając trochę w prawo w dawnych czasach jednak tego środka politycznego nie przekroczyło. Natomiast mówiąc o wzajemnym sprzedawaniu się, o sprzedawaniu się lewicy i prawicy, to prawica też wiele rzeczy kupiła od lewicy, o czym doskonale wiemy, a przypuszczam, że nawet więcej, i te hasła z powodzeniem stosuje w kampaniach wyborczych, po czym wcale ich nie realizuje. Odwrotnie niż SLD, mówiąc, że jest na lewicy, ale hasła prawicowe z powodzeniem w swojej polityce w Europie realizowała. To jest ta pewna lewica, że polityka prawicowa, polityka lewicy była skuteczniejsza niż lewicowa polityka prawicy, tak by to powiedzieli. I
chciałbym tutaj nawiązać, mówiąc konkretnie, bo o czymś konkretnie trzeba może powiedzieć, to przygotowałem sobie takie notatki z takiego raportu z badań, które zlecił SMD, pytając o przekonania społeczne, przy czym dzieląc badanych na ludzi o przekonaniach lewicowych i o sympatiach partyjnych. I to jest bardzo ciekawe, jak nasze społeczeństwo, powiedziałbym, ma namieszane w głowach, ale namieszane w głowach przez polityków i przez partie polityczne. I zacznijmy może od paru konkretów. Otóż 68% młodych ludzi nie potrafi określić, jakie są ich przekonania polityczne. A 40% również pytanych nie powiedziało w ogóle, jakie są też poglądy w całej populacji badanej. Co to pokazuje, jak niechętnie przyznają się ludzie do swoich poglądów politycznych. Jeszcze ciekawie była z przekonaniami, z sympatiami partyjnymi. Ale taki brak przekonania u młodych ludzi pokazuje, że zarówno szkoła, jak i dom, nie wychowują, nie prowadzą edukacji politycznej, co potem powoduje, że zniechęcenie społeczne jest do Gostynia takie, jakie jest, że Wrocław uznawany za miasto wyjątkowo ludzi aktywnych, do wyboru wchodzi w gdzie jest te ponad 60%? To jest dobre pytanie. Dlaczego tak się nie między innymi pewnie dlatego? Ale co ciekawe, mówiąc o poglądy polityczne, 30% 30-latków mówi, że ich poglądy są lewicowe. 30%. A w głosowaniu na SLD tam jest niecałe 4%. A zatem przekonania to jedno, a głosowanie to drugie. Mało tego, olbrzymia ilość społeczeństwa, powiem olbrzymia, bo zdecydowana większość, co nie jest żadną tajemnicą, opowiada się poprzez egalitaryzmem, za darmową edukacją, za darmowym leczeniem, za wysokimi podatkami dla bogatych, za rozwojem społeczeństwa, rozwojem gospodarki nie kosztem najbiedniejszych, za wieloma programami podatkowymi, prawda, za bezpłatną służbą zdrowia i tak dalej, i tak dalej. A więc ewidentnie są to jak gdyby poglądy lewicy, ale głosuje na prawicę. Więc możemy powiedzieć, że socjalizm z pewnością ma przyszłość, niekoniecznie w wydaniu partii lewicowych, jak widzimy, przynajmniej w Polsce. Tak to przewrotnie można ocenić. I dalej. To nie jest tak, że jednak 26% nie identyfikuje SLD jako partii lewicowej? Jednak. Zaraz to dojdziemy. Otóż na ciekawe pytanie, na to przenikanie się programu, kto jest obrońcą ludzi biednych w Polsce? Około 80% pytanych powiedziało, że Prawo i Sprawiedliwość. A tylko 4,5%, że SLD. Więc ci w swojej masie ludzie opowiadający się za ewidentnie socjalistycznymi ideami mówią, że to PiS broni ich interesów. To znaczy, że PiS przejął te ideały, ale wcale ich nie realizował. Ale ludzie nadal w to wierzą. Bo to PiS w swoich rządach zniósł trzecią stopę podatkową, prawda? Obniżył co prawda inne podatki, zmniejszył składkę emerytalną. A więc to, co dla lewicy jest potrzebne do sprawiedliwego rozdziału dóbr, które sobie wypadają. Ale to PiS zrobił, ale w przekonaniu tychże ludzi mówią, że PiS broni ich interesów. Przecież nie broni ich interesów, prawda? Becikowego jest jakby kpiną z całej polityki wobec małych dzieci, prorodzin. A jednak tak myślą. Być może liberalna polityka SLD w latach 2001-2005 odcisnęła świadomości społecznej tak duże piętno, że do dzisiaj oni tak myślą. Ale rozmawiałem kiedyś z takim naszym kolegą SLD, który pracuje, jest budowlańcem. I jak gdyby tam zostało to potwierdzone, że PiS broni ludzi biednych. Na pytanie dlaczego, bo kiedy rządził PiS, to się dyrektorzy bali firm
dawali nam podwyżki. To się wtedy to bzdurą, bo w tym czasie był okres koniunktury w budownictwie, nie było z czego płacić. Ale w świadomości jest tak, że oni się bali PiS-u i dlatego na te podwyżki, dlatego PiS broni naszych interesów. Jak gdyby pewne pojęcia wynikają z zupełnie innych powodów w głowach ludzi, prawda? No tak to sobie układają. Dalej, byśmy sobie... W wielu wypadkach poglądy, już mówię o elektoracie, elektoratów SLD i elektoratów PiS są bardzo podobne. Już mówiłem o tych wszystkich sprawach społecznych, prawda? Ale również w przypadkach spraw światopoglądowych. Otóż starsze pokolenie, a więc niestety, ale tych, którzy głosują na SLD, wyborców, ma zbliżone poglądy, niektóre, do poglądu wyborców PiS. W przypadku in vitro, w przypadku na pytanie, kto powinien wychowywać dzieci w rodzinie, matka czy matka i ojciec, także matka. Są niechętni związkom partnerskim. Są przeciwni są homofobami, można powiedzieć. Dobry ja myślę, że troszkę odchodzimy od tematu socjalizmu. Tak, ale to jest, ja mówię o poglądach społecznych, więc mówimy o socjalizmie przyszłym, więc to powinniśmy o tym wiedzieć. W związku z powyższym można powiedzieć, że ta grupa głosuje na PiS albo na SRD, dlatego że pewna grupa ludzi była w PZB-rze dawniej, a ci chodzili do kościoła. I to jest tego typu rozdział, bo w poglądach niewiele nie chwyć. Mówiąc dalej o związkach, podobnie związki zawodowe PiS, starsze reprezentacje są za dużą rolą związków, młodsi wyborcy ruchu Pani Kota, Platformy są przeciwni. Może zostawmy związki, bo będzie konkretne pytanie. Dobrze. I dajmy może szansę też dalej, innym panelistom. Tak, ale to już, ja już kończę mówiąc, co za tym z tego wynika, że socjalizm w naszych głowach żyje jak najbardziej. To nie jest tożsame z wyborami partii politycznych. I nawet jeżeli partie polityczne głoszą takie problemy, jak głoszą, to nie do końca im się wierzy. Zakończę to takim stwierdzeniem. Otóż dyskutowałem niedawno ze swoim znajomym, który powiedział tak, głosowałem na SLD, ale się zawiodłem na Bieralskim. Mógł mieć rację. I teraz głosuję na Platformę. A potem dyskusja schodzi na inny temat. Mam dwie córki po studiach i od 3 lat mogą znaleźć pracę. No dlatego, że głosujesz na Platformę. Nie ma nic za co, prawda? Bo nawet jeżeli Sojusz Lewicy Demokratycznej powiada, nie spełnia swoich obietnic, czy nie spełni, to ma je przynajmniej zapisane w swoim programie. Platforma. I nie ma miejsc pracy zapisanych i nie interesują nic miejsca pracy. Ale to pokazuje ponownie, że naszemu społeczeństwu jakby brakuje trochę świadomych wyborów łączenia programów z potem ich realizacją. No ale jeżeli żadna partia tych programów nie realizuje, czy to socjalistyczny, czy tych sprawiedliwych, to też wyborcom się trudno dziwić. Więc powiem tak, na pewno socjalizm w Polsce, jak widzimy z tego, ma przyszłość, wśród młodych ludzi również, no tylko trzeba go odpowiednio zagospodarować i wiarygodnie sprzedać i przekonać potem partię, wyborców do partii politycznych, które to prezentują. Na razie udało się to, przewrotnie powiem, PiS-owi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Monika Szymańska, Partia Kobiet. Tylko, że już się zgubiłam, na jaki pytanie? Jak Europejska i Polska Lewica może zabilitować się za oddanie Polski? Ale to może mi się wyniknie w dalszej części, a chciałem pewnego wprowadzenia dokonać. Najpierw paneliści, do tego głos i później tak. Jak Lewica może się zabilitować za sprzedanie się prawicy? Jak się może... Zrehabilitować przede wszystkim może się tak, znaczy ja nie wiem, ja nie stawiam znaku równości, a trochę został tutaj postawiony przez mojego przedmówcę między SLD a Lewicą, prawda? Bo myślę, że no niestety
działania SLD w ostatnich latach właśnie doprowadziły do kryzysu lewicy. Jeśli mówimy o lewicy reprezentowanej przez ludzi sprawujących władzę. Nie promując SLD, trzeba zauważyć szerszy kontekst, to tej tak zwanej trzeciej drogi prezentowanej przez Schroedera i Leszka Millera, który tak naprawdę nigdy się nie zrobił tego publicznego rachunku sumienia, a wręcz broni swoich czterech lat. Tylko, że to jest, to znaczy jak może się zrehabilitować? Przede wszystkim dla mnie i myślę, że dla ludzi lewicy najważniejsze jest czystość idei, prawda? To od czego od wielu, wielu lat odchodzimy i to niezależnie od tego, jaka to jest partia. W momencie, kiedy przedstawiciele różnych partii dochodzą do władzy, zaczynają się układać, zaczynają szafować tymi swoimi ideami, co powoduje, że to się wszystko rozmywa, że tak naprawdę nie ma czystej ideologii lewicowej. I my same, ja jestem przedstawicielką partii kobiet, sama oczywiście też popełniłyśmy taki błąd, bo to jakby jest w ostatnich latach stało się takie zupełnie naturalne, że dostosowujemy się do istniejących tu i teraz warunków. I taki olbrzymi ruch, który zaczął się ruch kobiecy, nie mówię feministyczny, bo to nie zupełnie jest to samo, w każdym razie nie jest rozumiany przez wszystkie kobiety jako to samo. Ten olbrzymi ruch, który Polska jest kobietą, który przed kilku laty, w 2007 roku, zgromadził wokół siebie kilkaset tysięcy kobiet, które były za, został zaprzepaszczony między innymi właśnie przez to, że z ruchu zrodziła się partia, która straciła jakby klarowność swoich idei, nie potrafiła w sposób jasny, zdecydowany powiedzieć, choćby w przypadku kwestii aborcyjnych, że domagamy się bardzo dobrej ustawy pozwalającej kobietom na wolny wybór. Tak? Bo jak przypuszczam, w wielu środowiskach politycznych, tak i u nas, zaczęły się ścierać różne opcje, że być może nie, bo bardzo wiele kobiet w Polsce to są kobiety głęboko wierzące, po społeczeństwie i tak dalej. Chodzi mi, dlaczego o tym mówię, że po prostu jeśli gubimy ideę, to gubimy też elektorat. Jestem zdania, że lewica tylko i wyłącznie może się zrehabilitować w ten sposób, żeby bardzo jasno powiedzieć, jakie są jej poglądy. I tylko tak. I nawet jeśli ocenia, że ten elektorat będzie niewielki, to on będzie. I będzie takim elektoratem stałym. Natomiast jakby przeskakując już tam dalsze wywody, dlaczego i tak, jestem przekonana o tym, że znam sporo środowisk młodych ludzi, jestem przekonana o tym, że właśnie lewica ma szansę. Że właśnie wśród młodych to poglądy takie czysto lewicowe mają szansę. No tylko, że ktoś musi im to pokazać i być bardzo konsekwentny. Otóż to. Proszę teraz Andrzeja Puzio i na pracę. Szanowni koleżanki i koledzy, po pierwsze to zadajmy sobie pytanie, a co lewica może? Przy takim rozwarstwieniu społecznym, przy tak rozwartych nożycach, co lewica ma do zaproponowania społeczeństwu dzisiaj? Właściwie co? No możemy mówić o ideologii, ale dzisiaj ideologią nie nakarmimy ludzi. Ludzie potrzebują pracy, ludzie potrzebują mieć pieniądze od pierwszego do pierwszego. To jest ważne, żeby nie żyć na pożyczkach, żeby nie brać kredytów, a żeby z tej pensji miesięcznej jeszcze parę złotych można było odłożyć. Dzisiaj my nie mamy na to pomysłu, jak rzeczywiście społeczeństwu
dotrzeć do społeczeństwa i mówię, nie karmić ideologią, bo dzisiaj dla większości społeczeństwa ideologią to jest to, czy ja mam za co żyć, czy ja mam za co dać dziecku do szkoły jedzenie, czy jutro będę miał pracę, czy będę miał na czynsz, czy będę miał na kredyt mieszkaniowy. To są pytania i to są, no i to są problemy dzisiejszego społeczeństwa. Większość społeczeństwa w dniu dzisiejszym żyje niemalże w ubóstwie i to trzeba dostrzec. I Lewica, naprawdę my nie mamy na dzień dzisiejszy możliwości zaproponowania społeczeństwu, że jak dojdziemy do władzy, to od razu proszę bardzo, półki dla was, podniesiemy pensje, damy pracę. Po prostu dla Lewicy, żeby można mówić o tym, że Lewica będzie dostrzegana i będzie akceptowana w społeczeństwie. Musimy jeszcze długo poczekać, bo ciągnie się za nami ogon PRL-u. Większość młodych ludzi właściwie nie jest temu winna, że to, co się stało, to mamy. Ale takie są realia i żeby nie przeciągać, bo będą kolejne jeszcze wątki. Na dzień dzisiejszy naprawdę Lewica ma niewiele do zaproponowania. Dziękuję. Dziękuję, to był taki pesymistyczny głos. A czy ja mogę tylko woli sprostowania, bo mówiąc o idei, czystości idei, ja nie mówiłam o ideologii samej. Czy rozumiem tutaj czystość idei i za tym idący program. No, Lewica powinna mieć rzeczywiście do zaproponowania bardzo konkretne rozwiązania na dzień dzisiejszy. Takie są. Ja bym chciał, żeby każdy człowiek lewicy mógł rano wstać, spojrzeć w lustro i powiedzieć, ja lewicowiec naprawdę jestem w porządku. Dziękuję, Ryszard, ja sobie będę mógł to. Znaczy ja bym zwrócił uwagę na to, co jest w tekście Baumana. Piszę tutaj o dwóch zasadach. Pierwsza, że wspólnota odpowiedzialna jest za los wszystkich swoich członków. Myśmy mieli u nas w kraju takiego pecha, że w tym zdaniu zawierało się coś takiego. No skoro państwo się nami opiekowało tak jak w PRL-u, to my musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Czyli myśmy przez ostatnie 20 lat wychowywali społeczeństwo, że państwo jest niewydolne. Że obywatele pojedynczo muszą zatroszczyć się o siebie. I to, co Czesław pokazał w tych badaniach, to też to pokazuje, że ludzie być może gdzieś tam z tyłu głowy mają przekonanie, że wspólnota jest istotna, ale że tu i teraz liczy się mój osobisty sukces. I my od 20 lat, a świat chyba od 30, uprawia indywidualizm i walkę tylko o siebie. I gdyby nie kryzys, w ogóle byśmy się tutaj nie spotkali, bo byśmy nie mieli o czym mówić. W związku z tym, co się wydarzyło w świecie w ostatnich latach, widać, że myślenie o prywatnej gospodarce, o prywatnym społeczeństwie, że każdy zadba sam o siebie, nie wypaliło. My w Polsce jeszcze nie widzimy zagrożeń, które nadchodzą, a które Bauman już widział i pisze nam o nich od wielu lat, że rozpadło nam się państwo odpowiedzialne za kogokolwiek. Myśmy wycofali państwo ze wszystkiego. W głowach mam przekonanie, że wszystko, co prywatne, jest lepsze od publicznego, że prywatna służba zdrowia jest lepsza od publicznej, że prywatne szkoły są lepsze od publicznych i tak we wszystkim. Także na dzisiaj ja bym powiedział, że Lewica przegrała wtedy, ale na dzisiaj znowu jesteśmy potrzebni. Jest też druga zasada, ważniejsza w kryzysie, że nie wolno obliczać jakości społeczeństwa i jego życia rozmiarami PKB. I to jest chyba najważniejsza zasada, która runęła wraz z kryzysem finansowym, który do nas dotarł. Że nie słupki wzrostu, tylko jakość naszego życia. A tutaj ewidentnie w Polsce ta jakość będzie się obniżała. I to już jest proces, który się rozpoczął. On jeszcze jest w Polsce chyba nie bardzo widoczny. Ludzie sobie nie nasławiają tego, przed czym stoimy. Nie rozpoczęliśmy też w naszym kraju żadnej poważnej debaty o problemach społecznych. U nas się nie mówi, co my zrobimy ze starzejącym się społeczeństwem. My nie mamy opieki społecznej, nie mamy domów do opieki nad tymi ludźmi. Rozpadła nam się rodzina, nie ma wspólnoty. Także ja bym uważał, że nie ubolewajmy tego, co socjalizm nie zrobił. Zastanówmy się, czy pod słowem socjalizm możemy budować przyszłość opartą na tych dwóch zasadach. Jedną, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za los wszystkich, nas wszystkich, że tylko wspólnie możemy coś zrobić. I drugie,
że mierzenie życia PKB straciło swój sens. I to na tym etapie. Dziękuję. Ewa Miśniuk, PPS. Tak. Zgadzam się z tym, co powiedział Ryszard. To są bardzo dwie ważne zasady, które nawet nie to, że one są niemodne, one zostały zupełnie zdewaluowane. Wspólnotowość, czyli w ogóle wartość działania grupowego, myślenia w kategoriach my, a nie ja. I drugie, tę drugą zasadę można też w ten sposób opowiedzieć, że jest to zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy sobie nie radzą w danej sytuacji. A tą daną sytuacją aktualnie jest kryzys, chociaż ktoś tak ironicznie powiedział, że no, żeby był kryzys, musi być ta sytuacja prosperity. My jesteśmy w takim ciągłym kryzysie. To, że Polacy dowiadują się, że są w kryzysie, to wynika, że tak mówią o tym media. W pewnym momencie media podjęły problem kryzysu, bo prawdopodobnie spodziewają się pogorszenia sytuacji, która pogarsza się już od kilku lat. Natomiast możemy się spodziewać, że sytuacja ulegnie znacznemu pogorszeniu w najbliższej przyszłości. I co teraz? No mamy to rozbite społeczeństwo, które nie potrafi współdziałać. To jest poważny problem, konsekwencja tego rozbicia społecznego. Bo muszę powiedzieć, że już zdarzają się takie telefony, które wcześniej się nie zdarzały, kilka miesięcy temu, rok temu, właśnie do PPS-u. Dzwonią ludzie i pytają, że po pierwsze są zaskoczeni, że ten PPS jest, tak, że ta partia 120-letnia jeszcze działa, a po drugie pytają, no, co oni mogą zrobić. Co oni mogą zrobić, bo widzą, że już nie mogą liczyć na polityków, nie mogą liczyć na władzę. I naprawdę nie wiedzą, w jaki sposób mogą się zorganizować. Czyli trudno im się zorganizować gdzieś w zakładzie pracy, gdzieś we własnej społeczności i próbują szukać kontaktu, no i na przykład trafiają do PPS-u. Nie wiem, być może też trafiają do SND, do partii COVID, ale ja mówię o swoich doświadczeniach. Więc jest taki syndrom społeczny, że ci ludzie, którzy, ja powiem, nawet 20 lat żyli w przekonaniu, że może coś się zmieni, że jednak będzie inaczej, teraz widzą, że jednak się nie zmieni z różnego powodu. Między innymi z tego, o tym powiedziałam, że już media zaczynają tak, nie powiem, że kłóczą, ale szemrają o tym, że nadejdzie kryzys. I ludzie zaczynają się autentycznie bać. Tylko jeszcze raz powtórzę, nie wiedzą, co z tym faktem zrobić. I to jest wyzwanie dla lewicy. Lewica powinna, ale nie ma, zgadzam się z przedmówcami, nie ma wypracowanych mechanizmów. Co zrobić, kiedy dzwoni do nas człowiek i chce konkretnie działać w jakimś celu? Owszem, my wszyscy mamy partię, my mamy jakieś struktury organizacyjne, ale nie mamy podstawowej odpowiedzi na główne pytanie, do czego my dążymy. Tak, czyli czy ma być ta socjaldemokracja, czy ma być ta demokracja i czy ma być ten socjalizm. I to też tylko taki wstęp do dyskusji, bo w ogóle sam temat jest tematem rzeką, ale myślę, że taką odpowiedź można sformułować, natomiast coraz bardziej dochodzę do takiego przekonania, że poszczególne organizacje polskie, polskiej lewicy nie są w stanie wypracować samodzielnie tych odpowiedzi. Dlatego, że lewica jest rozbita, dlatego, że jest nas bardzo mało, dlatego, że jest skonfliktowana, to znaczy to, że jest skonfliktowana, to trudno jej będzie te wspólne zasady ustalić, ale jest rozbita, jest nas mało i trudno powiedzieć, co będzie z tym dalej. Na pewno musi taką odpowiedź znaleźć, bo myślę, że możemy się spodziewać tego, że będzie takie zapotrzebowanie społeczne. Na konkretną odpowiedź, będzie postawione konkretne pytanie, co lewica, konkretne organizacje mogą zrobić dla ludzi. I my musimy być na to przygotowani. Dziękuję. Czy jakieś pytania z sali? To bez mikrofonu może, bo... Dziękuję bardzo. Dzień dobry, właściwie pod wieczór, bo już tak prawie, że sobie dyskutuję. Moi drodzy,
Ja przede wszystkim chciałbym podziękować Tomkowi tu obecnemu oraz tej pięknej kobiecie, która mnie doprowadziła, ponieważ od 1 maja tego roku zostałem przyjęty, co uważam za zaszczyt, do Polskiej Partii Socjalistycznej. Słuchajcie, kochani, ja właściwie już przed wielu laty, w 1950 roku miałem lat 15 i też już miałem te inspiracje. Ale tu obecni, no ten tu znakomicie wyglądający, który... Ja przepraszam, Adam, ale ja Cię pamiętam jako skrajnego neoliberała. Kto za młodu nie był neoliberałem, ten nie będzie porządnym człowiekiem. My zaraz się tu pobijemy, ale się nie pobijemy. Boże, ja tylko mam pamięć idioty. Nie, bo ja byłem z Ruchu Wolnych Demokratów, ale reprezentowałem frakcję neoliberalną. A to bardzo przepraszam. No, całe szczęście. No proszę, przeprosił te piękne kobiety, które jest też 4 tutaj. Mój drodzy, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w różnych sytuacjach w ciągu kilkudziesięciu lat ten wie, o co chodzi, i ten mój przyjaciel, z którym się dziś uściskamy, doszedłem do wniosku, że w głębokiej jesieni życia, kiedy należę do tego pokolenia, gdy w głębokiej jesieni życia z usychającego drzewa spadają liście, a ja jeszcze nie spadłem i nie zamierzam spaść, wreszcie trzeba się określić w jednoznaczny sposób ideowy. No, ja wcześniej miałem te tendencje, ale teraz doszedłem do wniosku, że jak spotkałem tego młodzieńca tu obecnego, to jestem mu wdzięczny i tej pięknej kobiecie, która mnie doprowadziła. Naprawdę ja, niezależnie od tego, co byśmy robili dalej, jestem bardzo bliski tendencji PPS-owskiej z okresu II Rzeczypospolitej, III Rzeczypospolitej i ewentualnie IV Rzeczypospolitej. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Do czego ja w ogóle zmierzam? Moi drodzy, ja jestem starym człowiekiem i nie mam żadnych aspiracji politycznych, a więc nie zależy mi, czym będę w przyszłości. Mogę natomiast, moi drodzy, to z powodu pewnego skromnego doświadczenia życiowego, a chłopaki wiedzą, na czym ono polegało, przepraszam, że o tym powiem, 40 lat walki z systemem stalinowskim wystarczy, mogę spokojniutko być wam użyteczny i do tego zmierzam. Ogromnie się cieszę, że mój, myślę, że już dziś mogę powiedzieć, Tomku, mój przyjaciel. Myślałem, że powiesz mój, mogę powiedzieć, towarzysz. Ale... Dobra. I ten drugi, ale jestem zdumiony, że tu jesteś, ale się cieszę. Moi drodzy, krótko mówiąc, bardzo dziękuję. Ale Leszek jest przyjacielem PPS-u. Jasne. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I naprawdę, niezależnie od tego, że jestem no, biologicznie starym facetem, ale jeśli chodzi o świadomość, to czasami uważam się, że... Towarzyszu, poprosimy o pytanie teraz. Już kończę. Samokosa, po prostu jestem z wami. Jestem z wami. Możecie na mnie liczyć. I to wszystko chcę powiedzieć, uśmiechając się do 4 najpiękniejszych kobiet w tym gronie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci, Tomku. Banda jest Państwa jeszcze? Banda Czanie. Czekaj. Czy się zabiorę, dobrze? Tak, trzeba. To po kolei. Ja się dotknę pierwszy. Ruch Palikota. Tak, Marek, żeby Ruch Palikota. Ja się ustosunkuję do Państwa wypowiedzi. Nie wiem, czy może nie będą pytania. Ewa nie jest też prezes, bo nie tak będzie, ale dopiero nadchodzi tak naprawdę. I lewica powinna o tym mówić. Już dawno jesteśmy w kryzysie. Kryzys jest od 2008 roku, natomiast skutki tego będą odczuwane za chwilę na szkole. Ale to jest, już zostawmy to. Media przejęły poleczkę, niech straszą. Może zacznę od Andrzeja. Bardzo mi się, nie przypadło mi do gustu twoje takie pokazywanie 20 stopnia bezsilności, jak to mówił Pietrzak. Bo właśnie teraz jest możliwość, żeby lewica wróciła do tych ideałów, tylko może je
podpierała swój program odpowiednimi cyferkami. Że zamiast podpisywać konkordat, to trzeba było zrobić coś innego i ile to rocznie kosztuje i ile tych pieniędzy przez te 20 lat można było przeznaczyć na zupełnie inne cele. Także ideały należy mieć i mieć je sztywno, a nie tylko mieć na czas wyborów, a później zapominać o nich i nawet nie przypominać między wyborami, bo to jest niewygodne politycznie, tak jak to robił Miller i sprzedał, co mu tylko to wszystko sprzedał czarny. I można powiedzieć tak, czerwone i czarne zawsze ręka w rękę szło. No niestety, tak, tak historia mówi i nawet nie chce książek. Ja mam dziwne rzeczy? Czy to nie właśnie skierować do Warszawy? Jakieś koszty są? Nie. W 1996 roku APS. Przez cały rząd SLD leżał pod szufladzie. Na początku, kiedy doszedł do władzy AWS, słynna mowa Czarneckiego, został konkordat ratyfikowany. Dlaczego Lewica nie chciała nigdy publicznie wystąpić? Ale o tym się mówi, ale się tego nie chce słyszeć. Nie, bardzo właśnie, że się mówi, bo gdyby się mówiło, to by społeczeństwo było wyedukowane. A moim zdaniem nie jest. I na tym właśnie wygrywa PiS, bo na tle tej nędzy, jaka jest coraz większa, socjalna, to właśnie PiS takim hasełkiem, że my rozliczymy złodziei, to nasze niewyedukowane społeczeństwo właśnie podchwytuje to. O, to są ci, którzy nasze pieniądze odzyskają, bo oni zabrają tych złodziei. To jest prymitywne, ale tak znaczna część społeczeństwa reaguje. Nie jest źle przez tych złodziei. A kto jest tym złodziejem? No pewnie ci, bo ci mówią, że tam ci trzymali władzę. I przez to, że ileś tam idei się chowało tylko na czas wyborów, a później go pod dywan zamiatało, bo to jest niewygodne. Przez to, jak pani mówi, brak klarowności. Później się zaczyna pływać politycznie, bo tak jest wygodnie, żeby osiągnąć jakiś cel, na przykład wejście do Unii Europejskiej. Sobile mówił, że musi niestety iść na pewne ustępstwa Kościołowi, bo papież poprze, a bez tego też byliby w Unii Europejskiej. I konsekwencje są jakie są. Lewica nie potrafiła eksponować swoich ideałów z wyliczeniami jeszcze, bo teraz nie wystarczy powiedzieć, że mamy takie i takie hasło. Teraz trzeba jeszcze powiedzieć, że to hasło po realizacji przyniesie takie i takie oszczędności i przeznaczy to na to. I w tym kierunku jeszcze należy iść. Dziękuję. Ja tylko powiem, że gdyby SLD było lewicą, nie byłoby pani Kota. Pyta pan, dlaczego ludzie głosują na PiS? Moja żona pielęgniarka. I pamięta pan Białe Miasteczka? Pamiętam. A to właśnie Kaczyński do podwyżki pielęgniarek. Dzisiaj pytamy się, czy socjalizm ma przyszłość. A co to jest socjalizm? Może zacznijmy od tego, że trzeba ludziom powiedzieć, co to jest socjalizm. Lewica no, dzisiaj nie bodajże optuje za ułatwieniem czasu pracy, za zmianę w kolejce pracy. Ludzie. Człowiek lewicy chce czas pracy automatyzować. Przecież to jest samobójstwo. Dziś nie ma lewicy w parlamencie. Dziś głos lewicy milczy, bo nie ma kogo podnieść. Rauty z Goliszewskimi, z Włochnierzowymi, tym się lewica parlamentarna zajmuje. Natomiast kto się przyjmuje Leszczem, który nam pozwie na sobie? Jak to ma wsparcie, bo właśnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa pytania. Poprosimy tylko trzy. Ja chciałem się odnieść do tego, co mówił pan z SLD na samym początku. To znaczy, że nie tylko lewica w postaci SLD skręcała swój program w prawo, ale też prawica przyjmowała program lewicowy. Pewnie rządzi prawica, więc to o czymś świadczy, tak? Że te hasła lewicowe jednak można by się tego trzymać i warto było. Poza tym uważam, że jakby polityka jest konfliktem różnych interesów. Jeśli SLD i ruch Palikota tak samo stara się w jakiś dziwny sposób odpowiadać w tym samym czasie na interesy pracowników i pracodawców, na interesy podpisuje porozumienia z Business Center Club,
To jest coś po prostu, znaczy, nie wiem jak to określić, ale... Samobójstwo. Dokładnie. Pizza jakby nie ma oboru, reprezentuje interesy ludzi, których reprezentuje, czyli właśnie przedsiębiorców, bogaczy, bez żadnych oporów, może czasami używając haseł takich, żeby nie zniechęcić do siebie wyborców, no bo wiadomo, że najpierw trzeba wygrać wybory, żeby realizować swój program. To dla naszego dobra, teraz będzie miler czas presy na tak, jeszcze jedna odpowiedź nie w stosunku, czy wypowiedź nie w stosunku do tego, co mówili prelegenci, ale jeśli chodzi o pytanie debaty, co może zrobić lewica, żeby zerwać z tą trzecią grą Schrödera, Dullera i Millera? Trzeba by było właśnie pozbyć się Leszka Millera, zupełnie zerwać z Leszkiem Millerem i wszystkim, co symbolizuje Leszek Miller, czyli neoliberalnym dogmatyzmem, amerykańskim imperializmem i uwikłaniem w PZPR. Jak to się zrobi, to można myśleć o przyszłości lewicy, nawet lewicy SLD-owskiej, ale SLD wybrało Millera na swojego przewodniczącego po raz kolejny. Nie ma o czym rozmawiać. Kwestia do przedstawiciela Łączności Polskiej Partii Socjalistycznej. Jeżeli Państwo nie wiecie, jak mamy cel, co powinniśmy zrobić, aby nasze postulaty się, że tak powiem, nasze postulaty ludzie wbili, to się zapytam, co Państwo tutaj robią po pierwsze, bo odpowiedź jest prosta. Trzeba wyjść na ulicę, zacząć walczyć za tych robotników, trzeba wyjść na ulicę z hasłami Krew z burżuazją, trzeba pokazać ludziom, trzeba zrobić rewolucję, to jest głównym celem. Przez rewolucję w umysłach ludzkich możemy nawet z Leszkiem Millerem dojść do władzy i pokazać, że lewica jest warta oddania głosu. Tylko nie rewolucja Leszka Millera. Rewolucja tak, Leszek Miller nie. Przed ostatnim pytaniem, które będzie nawiązanie do następnego pytania, pani Basi Kramarz ze Związku Zawodowych, proszę o odpowiedź. Ja chciałam tak a propos elektoratu i działania. Owszem, wychodzimy na ulicę, owszem, robimy różne rzeczy. Na przykład organizowaliśmy 1 maja. Na przykład teraz zaczynamy kampanię Prawo do Płacy i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie sztuka ludzi wyciągnąć na ulicę, nie sztuka zrobić strajk. Bo ludzie często są wkurzeni, faktycznie. Sztuką jest to, żeby ten strajk w konkretnej fabryce, czy to wyjście na ulicę, miało sens polityczny, nie emocjonalny. Nie chodzi o porwanie mas i zaspokojenie ambicji liderów lewicowych. Tylko chodzi o to, żeby to wyjście na ulicę i żeby ten strajk faktycznie miał taką siłę rażenia, żeby zmieniał rzeczywistość. Bo mamy takie przykłady strajków, ja nie chcę mówić o konkretach, natomiast można strajk gdzieś zorganizować, tak? Ale lewica nie ma tej odpowiedzi i niestety nie ma, i musimy to powiedzieć szczerze, nie mamy, i to jest wstęp do tego, żeby tego szukać, nie ma odpowiedzi, co dalej z tymi ludźmi zrobić. Nie ma gotowych mechanizmów instytucjonalnych, tak? Czyli ktoś do nas dzwoni i to nie jest ktoś jakiś, prawda, oderwany od rzeczywistości, tylko właśnie robotnik z fabryki, który mówi, że zarabia tyle i tyle, ma żonę i dziecko na utrzymaniu i on już naprawdę jest przyparty do muru, już jest pod ścianą i on chce działać, tak, konkretnie w PPS-ie. I ja mam taką nadzieję, że właśnie tacy ludzie, którzy zaczną działać, tak? Którzy zaczną działać w ramach swojego interesu, swojego konkretnie i grupowego, zmienią też lewicę. Po prostu, najzwyczajniej na świecie. Dlatego, że dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że to był jeden z pierwszych telefonów, który nie polegał na tym, a co robicie, jakie działanie można się włączyć, tylko to było pytanie, co ja mogę zrobić. W jaki sposób mogę działać, żeby u mnie, w mojej miejscowości, w mojej fabryce zacząć coś zmieniać. Także nie sztuką jest robienie zadymy, to akurat wiem. Natomiast coraz częściej zadaję sobie pytanie, do czego to ma doprowadzić, bo jeden strajk nieudany, drugi strajk nieudany, to oznacza brak następnych strajków. Ludzie zaczynają się bać, ludzie widzą, że ci liderzy lewicowi, którzy przychodzą do nich i ich niby organizują, później nie mają nawet mechanizmów takich, które by pomogły osobom zwolnionym z pracy,
no to nie dziwmy się, że później idzie taka informacja, tak, że nie warto się butować, że taka czy taka organizacja nie jest godna zaufania. My musimy naprawdę zacząć myśleć o tym, co będzie, jeśli zaczną się ludzie budować i co mamy im do zaproponowania. Ale tu nie chodzi o ideę. My te idee wszyscy mamy. Mamy ich potem, jeszcze wyżej. Natomiast chodzi o mechanizmy, konkretne instytucje, szeroko rozumiane, które pozwolą realizować te idee. I, to te, i teraz jeszcze w sprawie elektoratu. Kiedy ja słyszę o tym elektoracie, to mną telepie. Ponieważ elektorat to jest takie coś, czego nie ma kompletnie, nie ma tego, nie ma elektoratu. Elektorat to jest taki zbiór jednostek, które wrzucają głos do urny. To jest elektorat. I dlatego właśnie myślenie w kategoriach elektoratu, między innymi przez SLD, ale też Ruch Palikota i wszystkich tych, którzy są tak zwaną lewicą parlamentarną, doprowadza do tego, że szuka się tego wyborcy wszędzie, tak? Czyli tego członka elektoratu. Natomiast lewica, ta ideowa i ta, która szuka konkretnych rozwiązań instytucjonalnych, powinna mówić o konkretnych interesach. Tak? Czyli nie odwołuje się do elektoratu, czyli do tego, kto ma wrzucić ten głos, bo to jest tak samo jak konsument, który sięga po baton taki czy inny w sklepie. To jest ten sam mechanizm, tylko powinniśmy się zastanowić, jak trafić do ludzi, do których interesów chcemy bronić, tak? Czyli ludzi pracy, jakich ludzi pracy, jakich rozumiemy, tak? I jak chcemy do nich dotrzeć i konkretnie z czym. I to tyle. Ze strony Obywałem za Pani Wierności. To znaczy, to tak zrozumiałem to tylko tyle. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co dalej, a nie co. Chętnie Was przyproszę za Leszka Brzęcerowicza. To nigdy nie była moja bajka, a to, co robi w ostatnich latach, uważam za szkodliwe. Wybitnie szkodliwe, ale tak. Rozumiem ze zmieniającego świata. Tak się ludziom przytrafia. A dzisiaj chcę się zastanowić, czy jest szansa, żebyśmy my byli na nowo pionierami myślenia o tym, że tworzymy wspólnotę, jesteśmy za nią odpowiedzialni i w jaki sposób stworzyć społeczeństwo nie w oparciu o PKB. No i to jest zadanie, gdzie musimy mieć konkretne pomysły i tutaj już parę osób mówiło, że musimy też to, żyjemy w czasach, gdzie musimy to policzyć. Dzisiaj to nie jest łatwo, nie jest mądrze powiedzieć, że musimy coś zrobić, a nie będziemy wiedzieli, jak to zrobić. No, lewica w Europie proponuje kroki. My się im przyglądamy. Ja widzę, że nawet w działaniach i w programie Leszka Millera dzisiejszego są akcenty tego, co się dzieje we Francji, tego, co się dzieje w Hiszpanii, więc ja tutaj stanę w jego obronie. On też popełnił błąd, przyznając się parę lat temu do tego, że jest wyznawcą wolnego rynku. Być może tą wiarę w ten wolny rynek stracił, tak jak straciły miliardy ludzi na świecie. Słuchajcie, no to, co się wydarzyło w 2008 roku, jest tym przełomem. To po prostu się wysypało. Wolny rynek przecież miał się sam regulować. Zaworem bezpieczeństwa miał zaspokoić wszystkie potrzeby społeczne i zapewnić nam koniec historii. Okazało się, że nie do końca jest to prawda. Także, a z tą rewolucją to poczekaj jeszcze, młody człowieku, z tą rewolucją najpierw zrób happening, a później wyjdziesz z rewolucją. Dziękuję. Ale to Pani Otóż tak, przepraszam, nie, dziękuję. Powiem zaczepnie, jak słucham niektórych wypowiedzi, to widzę, że jesteście efektem prania mózgu przez prawicowe media. I odpowiedzcie mi, to jest i konkretnie to, bo ja słyszałem takie, że tu sprzedali, co sprzedali? Bo mówiąc, że się SLD sprzedał wielu z prawicowych, no to konkretnie tak, jakie są zarzuty. Kwestia religii w szkołach, wprowadzonej prawem powielaczem Samsonowicza, potem przez jakiś czas nie mieli prawa brać księżowi, jeżeli nie będą brać pieniędzy, ale potem któryś dał sprawę do sądu pracy i sąd pracy wyraźnie powiedział, świadczysz pracę, masz pieniądze za to. I koniec, sprawa się skończyła, poza parlamentem. Konkordat. Po pierwsze przyjąłem, że konkordat to nie jest umowa między państwem a kościołem, ale między państwem a państwem, czyli państwem polskim a Watykanem. Podpisał ją, ratyfikował ją upadły rząd Suchockiej, przez 4 lata przeleżała w szufladzie,
i jedną z pierwszych decyzji rządu AWS było podpisanie tej umowy. To, co Kwaśniewski miał jej nie podpisać potem? Między państwa a państwem? No chyba musiał. Chyba musiał. Nie musiał. A uważam, że musiał. Nie, właśnie, no, nie musiał. No, lewicowy człowiek nie musiał. Ale Kwaśniewski był prezydentem kraju, a nie przedstawicielem lewicy. I proszę to brać. Przestał być. Nie przestał być, ale możemy mieć pretensje, ale był wszystkim prezydentem kraju. I jego niepodpisanie wywołałoby niesamowitą burzę. To można powiedzieć w kategoriach, ja bym nie podpisał, w kategoriach państwa to oceniamy inaczej. Mógł skierować sprawdzenie z konstytucji. Tu się zawsze będziemy różnić. Ta, która chce być jeszcze w parlamencie. Zgody to nie będzie. Kwestia aborcji. Czy prezydent nie powinien w interesie kraju swojego działać, a nie jako lewicowiec? To jest akt jednostronny, akt poddaństwa Polski wobec obywateli. Dobrze, dobrze. Pan tak twierdzi, ogół obywateli twierdzi. Dlatego, że czytałem Konkorda. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. Ja mówiłem, że pan, że lewica podpisał. Nie jest to nieprawda. Sprawa aborcji. Że to lewica to nie podpisała. W którym momencie SLD mógł złagodzić ustawę aborcyjną? Nigdy. Bo nigdy nie miał takiej większości w parlamencie, żeby, bo był zawsze z PSL-em rządził. A PSL na to by nigdy nie poszedł. Udało się w 1995 roku nieco złagodzić. Poszła do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wtedy, który z prawicowych sędziów, powiedział, że to jest niezgodne z prawem. Został oddalony. Nigdy SLD nie miał takiej większości, żeby to, a musiała mieć ponad 50% w parlamencie, żeby tą ustawę złagodzić. Ale SLD w ogóle nawet nie rozpoczął jakiejś debaty, nie mówię o głosowaniu. Nie poruszał tego. Debata była rozpoczynana, ale w parlamencie większości do uchwalenia tego nie było. Nie było. Panie też próbuje debaty robić i co z tego wychodzi? Nie ma większości? Nie ma. Nie szkodzi, ale się o tym mówi. Media słusznie, zaczynają mówić. To prawda, prawda? To prawda. To dobra. I to się dobra, nie świadomość ludzi. Chwileczkę, jeszcze abyście tego nie mówili przez dziś. Dobra, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze nie skończyłem. Poddanie się geszefty z czarnymi. No w którym momencie chciałem zobaczyć? Otóż słynny geszeft, o którym ciągle nierozumek pisał, że premier dał jakąś zgodę na wydobywanie bursztynu, Jankowskiemu jest ewidentną bzdurą. Premier takiej zgody nigdy nie daje, to niech pokaże chociaż taki dokument. Jest to sprawa wyssana z palca. Sprawa konszachtów Kościoła z Unią Europejską. Tak, ta Unia warta była mszy, bo było referendum w kraju. Do referendum musiało pójść 50% społeczeństwa, to było ważne. Wystarczy, że miejsce plebanii, wiejskie, powiedzieli, słuchajcie, my przeciwko tej Unii jesteśmy, ale do tego referendum możecie nie iść. Było tylko 57%. Więc ale jeżeli plebani właśnie odradzali głosowanie. Kto? No plebani. No właśnie, no właśnie, dlatego trzeba wziąć związek z Kościołem, żeby nie wszyscy odradzali. Żeby papież powiedział, że jesteśmy za. Papież cały czas był za Unią. No właśnie, ale nie wszyscy plebani byli. Wystarczą, że są plebani. To, co powie papież w sprawie Unii, ja bym ostrożniej traktował. No to jeszcze tym bardziej. I to jeszcze tym papieża, bardziej, bo było tylko 57%. Co by było, gdyby nie było 50%? I gdzie bylibyśmy dzisiaj? W dupie? Tak? No bo tak byłoby. No ale te 57% to też nie zasługa plebanów. Zasługa taka, że nie mówili, nie idźcie. Taka zasługa, że nie mówili, nie idźcie. A zatem bierzmy to, jak gdyby, jak patrzymy na to, to przyglądajmy się, jak to czasami wygląda. Oczywiście każdy jest uwikłany rządząc, stojąc z boku, mówiąc, że ja mam czyste ideały, jest najfajniej, nie? Krytykować. Natomiast jak się uwikła człowiek we władzę, jest trochę, taki pragmatyzm władzy, jest trochę inaczej. Oczywiście w kwestiach gospodarczych Miller sprawę przewalił. Ile sprawy przewalił i tu się z tym można zgodzić, że jego zapędy, ale zostawił kraj dla rządów AWS-u w dobrej, przepraszam, dla rządów PiS-u w dobrej kondycji. Potem ta koniunktura, każdy kto prowadzi przedsiębiorstwa wie, że planujmy kilka razy. Ale to belka zostawił nie Miller. Ale proszę, a dlaczego pan uważa, że Miller został?
przepalił sprawy gospodarcze. Gospodarcze w sensie interesów lewicy. Ale przecież wprowadził podatek liniowy, dzięki któremu nas Zbierz podatek w Ja sam od niego korzystam, proszę pana. Nie ma podatku. Przedsiębiorcą. No to tak, no to dla pani także zrobił minę, dla nas źle. Zmniejszył podatek CIT-u. Mniejszy. Ale wprowadził podatek liniowy i wzrosły podatki od przedsiębiorców, który... Brawo ta pani! Dobrze, to może... Ja bym znowu zrobił minę zawsze. Jeszcze mamy parę tematów. Jeszcze dalej. Otóż dla mnie osobiście, ponieważ żebyście mieli świadomość, ja jestem szefem mieści od pół roku. Wcześniej dziennie się biegałem, chociaż w latach 90. wtedy, kiedy była nieco inna koniunktura dla SDR, a jeszcze byłem szefem struktur województwa. Odszedłem, inne rzeczy robiłem, wróciłem, jak gdyby, aby może podratować jak wzór Millera. Ale jeżeli nie Miller, to kto? No to zadam się, to kto? No to kto? Ale to wasze mamy, no tak, ale to jak mówimy, to dobrze. Nasz. Ja wasze też, jak nie Miller. W związku z tym, skoro tu jestem, to mogę powiedzieć swoje zdanie, prawda? A nie mówię, że wasza sprawa to nasza sprawa, no to po co się tkać? Nie, jeżeli chodzi o personalia, proszę mi tak nie przycinać, to jest wasza sprawa. No bo dlatego właśnie, bo to jest wasza, to jest twoja, to jest moja, nie, to jest nasza sprawa, tak. Dlaczego mamy dalej mówić, jak nie Miller, to kto? Jak no nie no to ja zadaję pytanie dyskusyjne. To zrozummy teraz tak, po prostu ja powiem prosto. SLD nie miało innego lidera. Przyznajmy się tak, no. Nie miało innego lidera, prawda? I traktuję Millera, który popełnił wiele błędów, do tego bym się przyznał, co jest też miarą jego pamięci wielkości, bo powiedział, po co się przyznał, to jako człowieka, który jest na może jak gdyby, no nie na stałe. Natomiast problem liderów SLD funkcjonuje. Mówiliście o napieralskich, całkowita zgoda. Nie można w jednym dniu mówić, że jest się za biednymi, a w drugim dniu, kiedy dziennikarze mówią, a czy jest pan za trzecim prawym podatkiem, to mówi, że nie. No to jest kakofonia w polityce, to się tego się nie da pogodzić. No i dlatego zapłacił całe SLD. I co by nie mówić w tej chwili, to Miller pewne sprawy poukłada. Przynajmniej spokój, porządek i pewne rzeczy można spokojnie poukładać. Natomiast jeżeli on się czasami komuś nie podoba, no w polityce jest tak, że jednych lubimy i drugich nie lubimy. Wywołuje to emocje, prawda? To były emocje, więc ja też chciałbym, żeby był inny. Natomiast powiem ci tak, jak są tutaj tacy jak rewolucjoniści. Talenty przywódcze rodzą się w tygru rewolucji. Tak. Od 20 lat mamy flautę. I nie widać wielkich, takie talenty muszą się wyłaniać w czasie partii politycznej. Czy oni są, tylko ich po prostu jak gdyby nie widać. Z kim Palikot walczył? Czy mi udzielono głosu, czy ja? No właśnie, walkę widać właśnie. Tak, on jest wolny, ale powiedział to, co ludzie chcieli słyszeć. Ja już skończyłem, bo może długo, dziękuję. To będą cztery wolne wnioski, ale bardzo szybko wygłoszone. Znaczy, co mi się wydaje, jak mówił ten Górski, że pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o to leninowskie, ale wcześniej to inny Rosjanin napisał pytanie, co robić, to premier Monti być może w najbliższym czasie zrobi to, co jest zupełnie poważnie we Włoszech rozpatrywane a propos lewicowego myślenia. Znaczy wykryto, że włoski dług publiczny jest mniejszy od majątku 500 najbogatszych Włochów. Oczywiście ci Włosi mogą uciec jeszcze do Malezji, ale w Malezji za 5 lat też będzie płaca minimalna, a dalej są pingwiny. I zupełnie poważnie się myśli o tym, co zrobił Roosevelt, a kontynuował Truman. I my jesteśmy tu w Polsce kompletnie do tego mentalnie nieprzygotowani, ale wydaje się, że postawienie takiej tezy to jest kwestia tylko głębi kryzysu. Bo po II wojnie światowej, to co zaraz powiem, w Stanach Zjednoczonych zostało przyjęte, bo był total kryzys i straszna wojna. Wiecie państwo, ile wynosimy za Trumana podatki dla najbogatszych w Stanach? I to wyprodukowała Elvisa Presleya i domki na przedmieściu, 90%. I to trwało dosyć długo. I to było jeszcze za Eisenhowera. I ja nie twierdzę, że my jesteśmy do tego przygotowani, że to będzie zaraz, bo nawet 60-procentowy podatek dla najbogatszych, który jest w Holandii, też budzi wątpliwości. Ale według mnie to jest tylko głębia kryzysu, aczkolwiek... Przedmieć we Francji ostatnio. Jasne, ale to co, no nie wiadomo czy przejdzie, ale to co mi się wydaje jest ważne w tym momencie, co może lewica przygotować, to przepraszam cię Czesław, ale nie tylko niepotraktowanie w tym momencie państwa jako łupu,
bo potraktowanie tego jako mechanicznej operacji doprowadzi do tego, co ze szpitalami w Polsce. To znaczy, że co chwilę trzeba wrzucać coś w czarną dziurę. I nie gniewaj się, ale to, co z taką operacją przejęcia tego wszystkiego zrobiło PZPR, to jest istotny powód do tego, żeby wszyscy, którzy działali w PZPR do 89 roku, klęczeli tu na rynku do końca życia i przepraszali wszystkich za te 40 lat. I to jest jedna rzecz. Czyli pierwsza sprawa, że podatek 90% to nie jest jakiś political fiction. Druga to jest taka, ja nie będę tego teraz objaśniał, bo to miało być krótko, syndrom Molly Cashman. To znaczy, jeżeli dzwonią ci ludzie, to tak naprawdę historycznym przykładem szybko. Zupełnie inaczej wyglądały rozmowy w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, a kompletnie inaczej w Szczecińskiej. Bo w Stoczni Gdańskiej był kilkudziesięcioosobowy zespół zawodowych rewolucjonistów, którzy dawali proste wskazówki, co zrobić, jak napisać i tak dalej. Bo jeżeli jest kryzys, to ci ludzie nie tylko będą dzwonić, ale oni się spontanicznie będą sami organizować, tak jak Molly Cashman wygrała z Wielkim Bankiem. I tylko wydaje mi się, że trzeba po prostu, nie wiem, zrobić tak zwane szkolenie. I nawet jeżeli kilku z nich, czy kilkoro pójdzie później do Radia Maryja, to ja bym się tego nie bał, dlatego że ożywienie oddolnej demokracji, nawet jak ktoś będzie robił coś w Radiu Maryja, to jest w sumie dla lewicy per saldo lepiej. Trzecia rzecz to jest stworzenie, bo konflikt w sprawie akta to nie jest pierwszy objaw tego, że demokracja na ten moment również u nas będzie polegać na czymkolwiek innym niż polegała. To znaczy taka historia, że raz na 4 lata się kogoś wybiera i ci ludzie potem po 4 latach będą rozliczeni w momencie, kiedy istnieje internet i komunikatory, to jest przeszłość. Znaczy, ja nie wiem, czy to będzie tak, jak konwent sobie wyobraził, że będzie permanentne głosowanie w internecie 24 godziny na dobę, bo to też ma swoje słabe strony. Ale feedback demokratyczny będzie zupełnie inaczej wyglądał. Znaczy, już ten kredyt na 4 lata, on będzie na 4 miesiące może nie na 4 dni. I ostatnia rzecz wreszcie, a propos ulicy, no ja bym przed tym przestrzegał, bo w każdych warunkach ulica powoduje użycie broni maszynowej. Natomiast ja myślę, że problem jest jeszcze inny. Już kończąc, że w tej chwili problem lewicy jest też taki, że wychodzi się na ulicę, bo wolno demonstrować, bo tak naprawdę, wbrew temu, co moglibyśmy sądzić, ulica jest strefą wolności. Czego dowodem jest NOP na ulicach też, bo jest to strefa wolności. Natomiast prawdziwa rewolucja, ale ja do tego nie namawiam, bo nie namawiam nikogo, żeby momentalnie został bezrobotny. Według mnie prawdziwa rewolucja się zacznie wtedy, kiedy te idee wyrażane na ulicach staną się żywe w instytucjach i miejscach pracy. Wtedy to jest tak naprawdę rewolucja. I wtedy to już nie są przelewki. I wtedy ten opór może być żywy i mogą być takie sytuacje, jak kolega tu wymarzył, że trzeba będzie z powrotem wyjść na ulicę. Tym, że mi się wydaje, że to się da zrobić metodami demokratycznymi jednak. Kiedy ta demokracja, jak inicjatywy rowerowe miejskie, gdzie ludzie na dziko sadzą drzewa, trzeba stworzyć ramy prawne do tego, żeby to mogło być realizowane. Tak mi się wydaje. Dzięki. Właśnie tutaj kolega mnie zainspirował tą rewolucją. Do zapytania Państwa, w jaki sposób Państwa zdaniem Lewica może skonsumować, może to złe słowo, wesprzeć obywatelskie ruchy protestu, które ostatnio powstały, jak chociażby Occupy Wall Street czy Oburzeni. Czy Lewica może zaproponować jakiś pozytywny program dla tych antyestablishmentowych protestów? Przełożyć to jakoś na język politycznej praktyki. Co Państwa o tym myślą? Może tym razem od Ewy zaczniemy. Dlatego, że taką niewyraźną minę miałam, a to dlatego, że, to znaczy ja nie widziałam w ogóle tego typu ruchów na polskich ulicach. Antyakta. Ale antyakta też... W skali globalnej. Ja jeszcze pochodzę z tego starego ruchu antyglobalistycznego, gdzie główna idea brzmiała: myśl globalnie, działaj lokalnie. Więc globalnie zachodzą procesy, natomiast działa się zawsze lokalnie. I dlatego mówię o tym, że ja tego nie widzę, tak? Więc nie widzę możliwości wpływania na te ruchy, których nie widzę. Owszem, był nawet taki pomysł, że nawet my jako PPS się zastanawialiśmy, a może by z tym ruchem oburzonym. Tylko to nie ma sensu, tak? Bo ruch oburzony był spontaniczny, to znaczy za granicami naszego kraju, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej był spontaniczny. Tam ludzie po prostu, nie właśnie jacyś liderzy, oni się wyłaniali, tak, jak to jest w sytuacji spontanicznej, rewolucyjnej, czy przynajmniej mające takie znamiona rewolucyjne. To było spontaniczne. Wszystko, co jest wymyślone przez liderów organizacyjnych, nie jest spontaniczne.
tak jest zdanie. Dlatego, że ja też działałam na tak zwanej ulicy i wiem, jaka jest różnica w emocjach, jaka jest różnica w motywacjach i w jaki sposób to się odbywa. Ja to po prostu wiem z własnego doświadczenia. Więc nie da się wyciągnąć ludzi na ulicę, ale można pójść ich spotkać. My, jako Polska Lewica, nie mieliśmy do kogo pójść. Wszyscy byliśmy przygotowani, żeby pójść do tych oburzonych. Ale u nas nie ma oburzonych. U nas są zdezorientowani. To jest silny ruch, zdezorientowany. I właśnie dlatego mówię, mnie cieszy każdy ten telefon, kiedy widzę, że ten ruch zdezorientowany przeradza się w ruch ludzi chcących coś zrobić. Nie wiem, czy to być może są ludzie oburzeni, ale to jeszcze nie jest ruch. Nie wiem, czy na coś takiego w ogóle możemy liczyć. Myślę, że w podobnym stopniu, jak mogliśmy liczyć na ruchy wolnościowe w latach 60. No to jest to samo społeczeństwo, tylko pokolenia się zmieniają. Ja powiem optymistycznie. Mi się wydaje, że tutaj ta komunikacja musi wyglądać w ten sposób. Dzisiaj żyjemy w kraju, w którym mówi się, że politycy już nam w niczym nie pomogą. Musimy udowodnić właśnie tym ruchom, że my jesteśmy w stanie im pomóc. To znaczy, jeżeli one powstają, my musimy do nich przyjść i powiedzieć w ten sposób. My mamy doświadczenie, my mamy wiedzę, my was wesprzemy. Ja jestem przekonany, że to jest jedyna droga. Lewica się nigdy nie odrodzi, jeżeli nie będzie z tymi ludźmi rozmawiała. To znaczy, ja sam znam z praktyki, bo przyglądam się takim ruchom i jak mogę, to zaglądam i oferuję taką pomoc. My nie mamy takiej praktyki, nie nauczyliśmy się. Mieliśmy strajk w Czuczonki i żeśmy jako politycy zawiedli tak naprawdę, nie potrafiliśmy im pomóc. Mimo, żeśmy pokazali im naszą sympatię, naszą chęć pomocy, to fizycznie okazuje się, że nie mamy ludzi. Nie mamy mechanizmu. Bo nie można wstrzymać strajku, kiedy się nie ma zabezpieczenia tak dla zwolnionych. Ja uważam, że nie może. No tak, oni nas, ale te ruchy powstają spontanicznie, ten strajk wybuchł. Myśmy przyszli w momencie, kiedy on już był akurat ten strajk nie powstał całkiem spontanicznie, o czym wiemy. Tak. To była inżynieria społeczna wysokiego lotu, bardzo dobra, ale właśnie. Ale to jest też dla nas nauka, dla jednej i drugiej strony, że my musimy na siebie się otworzyć i musimy tutaj działać. Jeżeli jest inicjatywa, to partie polityczne muszą tam pójść i powiedzieć, jak możemy z wami współpracować i musimy ten lód przełamać, że polityk jest tylko własnym biznesem i bez tego przekonania Lewica nie podniesie się w Polsce. My musimy też się skanalizować w partie polityczne. Proszę, ja się zgadzam, dlatego spotkaliśmy się na tym strajku i z robotnikami i z pracownikami, spotkaliśmy się tam wszyscy razem, tylko tutaj było pytanie o ruch oburzonych, bo strajk to troszkę inna sytuacja. To nie jest inna, to jest taka sama sytuacja. Jeżeli oni wychodzą na ulicę, my musimy z nimi rozmawiać, musimy do nich wyjść. Oprócz tych mechanizmów, bo nie my to robiliśmy, to robił jakiś związek konkretnie zawodowy i my mogliśmy tam dać wsparcie. I to jest ważny element działania lewicowego, żeby dawać to wsparcie, ponieważ to był konkret. I tego od nas wówczas oczekiwano. Wszystko pozostałe powinien załatwić związek zawodowy. Ale jeśli byśmy mieli taką możliwość, niestety ich nie mieliśmy. To mnie zmartwiło tylko konkretnym. No, jakiego typu mogłyby być to możliwości? Na przykład fundusz jakiś. Fundusz dla strajkujących. To jest konkret. Ja mówię dzisiaj o konkretach. Tak postanowiło, że mamy jako Lewica szeroko rozumiana partie, związki zawodowe, fundusz dla wyrzuconych z pracy, dla nieotrzymujących świadczeń, dla nieotrzymujących wypłat i dla ludzi zwolnionych. To jest jakiś konkret, tak? Jak to zrobić, to jest inna sprawa i pytanie, czy akurat to chcemy zrobić, ale to jest jedna z możliwości takich konkretnych, które można wspólnie zrobić. Zabrakło nam tego i to jest deficyt w ogóle polskich partii politycznych. My jako partia polityczna nie współpracujemy na przykład z organizacjami pozarządowymi. My nie wiemy, do kogo pójść, do kogo skierować. Nie mamy takiej sieci, jak gdyby, że partia polityczna jest tylko czapą na tym wszystkim, co się w tej demokracji dzieje. I to też jest przed nami ta ścieżka, którą musimy się nauczyć iść. My musimy z tymi ludźmi współpracować, mieć taką sieć, co Leszek tu powiedział. No jest dzisiaj internet, to w parę minut my możemy skrzyknąć ekspertów, prawników
plus jeszcze ludzi, którzy przez takie rzeczy przechodzili i pomoc. I tego się musimy nauczyć i tutaj... Lenin nie miał internetu, a miliony porwał. Proszę? Lenin internetu nie miał, a miliony porwał. Właśnie tego. Ja mam internet, będzie nam łatwiej. Będziemy mieli łatwiej. Proszę, Andrzej, jeszcze dwa głosy i pan. Moi drodzy, wybaczcie, że jeszcze raz, ale tym razem krótko zajmę głos. Efcia Goryszewska, tu obecna, moja imienniczka zresztą, pójdzie na kilka zazwyczaj interesujących test. Czy jesteś już doktorantką, czy jeszcze nie? Powiedz. No to się bardzo cieszę. To czekamy, aż zostaniesz czymś więcej, nie tylko doktorantką. Wtedy będzie miała recepty. No nie, recepty, tu chodzi o co innego. Ona po prostu powinna być profesorką, bo jest to nie tylko piękna, ale i taka kobieta. Ale... No dobrze, Lusiu, no, my się znamy. Proszę Państwa, ja jestem najstarszy z piątkiem tego młodszego ode mnie kolegę, który siedzi obok pięknej kobiety. Najstarszym, ale najmłodszym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. I ja wierzę, podobnie jak ty, myślę, że że Polska Partia Socjalistyczna ma swoją strategię, a w każdym razie ją dopracowuje. I problem polega na tym, że nie przyjmujmy się, że w tej chwili inni brylują na proscenium polskiego życia politycznego, w którym po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, moi kochani, nie ma demokracji realnej, jest tylko formalna, czyli pseudodemokracja. I nie ma oczywiście sensownego rozwoju ekonomiczno-społecznego, gdzie obok tych, którzy mają kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, są ci, którzy grzebią po prostu, żeby coś znaleźć w śmietnikach. I to jest zasadniczy problem. Nasz problem. Nasz socjalistycznych polskich patriotów, bo taka była generalna idea Polskiej Partii Socjalistycznej, do której jak mniemam, nawet mniemam, jak głęboko w to wierzę, nawiązujemy. I wreszcie chciałbym skończyć stwierdzeniem. Nie przyjmujmy się. Cześć, kolego Tomku. Proszę Państwa, moi drodzy, nie przyjmujmy się, że jest nas niewiele. Ja pozwolę sobie zakończyć tą krótką wypowiedź tym, że przed 2000 lat w Jerozolimie było ich 12 plus 1. A jeśli nas jest dzisiaj 1000 lub 2000, to my zdecydowanie szybciej niż przed 2000, jak to mówił Broniewski, parafrazując jego wypowiedź, my, socjaliści, pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci, byleby był but był mocny, byle karabin w garści. Wszystkiego dobrego. Piotrze. Proszę? Piotrze. Dobrze. Ale po prostu to było przed przejściowym etapem, on już nadawał pseudonimy konspiracji. Jasne. Dobra. Kontynuujemy Andrzej Kuziok, wątek ruchu społecznego. Muszę być pesymistą, ale po pierwsze, na dzień dzisiejszy, jeśli na ulicę wychodzą tłumy, to aż nie wiem, czy tam dla nas nie ma miejsca, bo te hasła, które będą głoszone, co do Rawia Maryja, żeby otrzymali tę koncesję, to jest zupełnie inna sprawa, ale to naprawdę podnoszone tematy społeczne, bardzo ważne, nasze, te, które mówiliśmy, że przywłaszczył PiS, nas tam nie będzie. Pytanie, czy nas tam chcą? Prawdopodobnie nie, ale gdybyśmy się pojawili, a może spróbować. To co prawda jest w Warszawie, nie we Wrocławiu, ale myślę, że we Wrocławiu też takie ruchy jesienią powinny się na ulicach odbywać. Teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie taką manifestację zorganizować? Manifa ile ma ludzi? Ale to gdzieś tam, nie, ale dobrze, mówię, najczęściej to jest gdzieś tam
około 200-300 osób, prawda? Może w tym ostatnim było trochę więcej, ale ja szedłem w tym i wiem, że nie była tam, rozciągnęliśmy się na, prawda, tak, że to tam wygląda, że nas jest dużo, ale naprawdę było nas niewielu. I no jeszcze naprawdę na dzień dzisiejszy nie jesteśmy na tyle silni, żebyśmy mogli wyprowadzić, bo przede wszystkim trzeba by wyprowadzić młodych ludzi. Lenin też nie był silny, a dał radę. Był bardzo, chodzi, żeby ktoś powtórzył, był bardzo silny, wbrew pozorom był bardzo silny, miał silny aparat. Nie chciałbym być pod jego, że tak powiem, w tamtym okresie żyć. I tu naprawdę musimy jeszcze poczekać, kiedy ci właśnie młodzi, które wyszedł ten młody. Oni właśnie wyszli na ulicę. Kiedy oni dojrzeją do tego, żeby rzeczywiście młodzież wyszła na ulicę i z hasłami właśnie społecznymi. Na dzień dzisiejszy naprawdę my nie bardzo mamy czego szukać na ulicach i nie mamy kogo na dzień dzisiejszy wspierać. Możemy jedynie uczestniczyć i no, pesymistycznie, no ale tak ja to widzę. Myślę, że już jestem doświadczonym człowiekiem, trochę przeżyłem, wiem jak to było i jak jest dzisiaj. Nie będę tutaj opijał, nie. Przemówmy powiedzieć, że jest ładnie, świetnie, pięknie, przed Lewicą świetlana przyszłość. Jeszcze poczekajmy, jeszcze nie dzisiaj. Ale będzie na pewno lepiej. Nie, ja to tego, chciałem tylko powiedzieć, że to chyba zbyt pesymistyczne. Ja myślę, jeśli można, że już tak za bardzo nie ma na co czekać, po pierwsze. Też specjalnie recepty nie mam, no, nie mamy recepty na to, jak zacząć. Znaczy może jak zacząć, zacząć można, prawda? To też w odniesieniu do tej spontaniczności. Bo tak, z jednej strony ruchy spontaniczne mogą mieć jakąś siłę i mogą się w coś przerodzić, jeśli znajdą przywódcę, prawda? Jeśli to jakoś się znajdą lidera, jeśli to obrośnie w jakieś sposoby działania, czyli również pewną administrację, prawda? Ale z drugiej strony bardzo często i tutaj jakby jest nie jestem w stanie rozwiązać, nie wiem co jest lepsze, tego problemu, bardzo często zamknięcie takich bardzo spontanicznych ruchów w jakąś instytucję zwraca się przeciw tym ruchom po prostu. A mamy przykład bardzo taki ostatni, bardzo spektakularny Kongres Kobiet Polskich, który przecież wyrósł. Nie pojawił się dlatego, bo pani Bochniarz sobie to wymyśliła, tylko pojawił się dlatego, że różne organizacje pozarządowe, bo to nie zupełnie prawda, że my nie utrzymujemy kontaktu, prawda? Z organizacjami pozarządowymi. Faktem jest, że organizacje pozarządowe boją się jak ognia jakby przyznania się do tego, że współpracują z partiami. To jest straszne. Za każdym razem doznaję no, pewnego rodzaju szoku, chociaż trochę się i wzburzam się, jak widzę w internecie. Piękne jakieś tam odezwy, piękne głosowania za pomocą tego klikania, co oczywiście jest bardzo łatwe, bo trudniej jest wyjść na ulicę, albo trudniej jest pojechać gdzieś w fabryki, gdzie strajkują ludzie, no a kliknąć jest łatwo, prawda? I gdzie zastrzega się, że nasz ruch jest absolutnie apolityczny. Że po prostu nie da się inaczej zmienić rzeczywistości, jak zmieniając no, rzeczywistość polityczną. Inaczej się po prostu nie da. I to jest chyba największe. Ale wracając do tej spontaniczności. No, Kongres Kobiet Polskich, który zrodził się, o czym oczywiście się też nie mówi, ale on się zrodził jakby z inicjatyw bardzo różnych grup społecznych, kobiet mniejszych, większych i tak dalej. To były pomysły, bo kobiety szukały, mówiły, no zróbcie wreszcie coś, gdzie my będziemy mogły powiedzieć, co nas boli. No, tylko że
do tego były potrzebne pieniądze? Dlaczego do tego były potrzebne jakieś autorytety, ludzie rozpoznawalni, kobiety rozpoznawalne, które sobie, jakby przepraszam, bo nie będę pewnie posądzona o stronniczość, no ale trudno, takie jest moje zdanie, które sobie zawłaszczyły ten potencjał kobiet. To nie jest, w tej chwili już jest pomysł, który znowu gdzieś tam opłotkami krąży, żeby stworzyć taki prawdziwy, no, może nie apolityczny, tylko kongres kobiet alternatywny, który nie będzie, prawda, tym, który jest w tej chwili. Bardzo wiele kobiet, ja już nie byłam na, po raz drugi nie byłam na kongresie i przypuszczam, że już nie uczestniczyła, nie będę. Czyli jakby nawiązując jeszcze raz do tej spontaniczności, musimy, nie wiem, no, po prostu, to teraz jest w naszych rękach, żeby tak, żeby iść do organizacji pozarządowych, do nich, a nie na to. My nie, rzeczywiście niewiele jesteśmy w stanie mi zaoferować. Jest tu przedstawicielka Demokratycznej Unii Kobiet, to jest organizacja, która tak, ma tak olbrzymią wiedzę, ma tak olbrzymi jakby kapitał, że to po prostu szkoda z tego nie korzystać. To my się możemy od nich uczyć tak naprawdę, a nie na odwrót. A propos tej polityczności jeszcze, Monika, o której mówisz, utożsamiania tych organizacji pozarządowych. Śmieszna sytuacja w ogóle dzisiaj się zdarzyła, ponieważ są targi senioralne. I wyobraźcie sobie Państwo, że Urząd Miasta odmówił Demokratycznej Unii Kobiet, która realizuje od 15 lat program dla seniorów, udziału w tych targach, dlatego, że jesteśmy utożsamiani z lewicą. Jesteśmy według nich partią polityczną. To jest w ogóle... Znaczy nie wpuścili was na salę po prostu? Nie, no ja wysłałam zgłoszenie, jest w ogóle, zostaliśmy zgłoszeni, natomiast nasze zgłoszenie zostało odrzucone. Powiedziano nam wprost, powiedziano mi dzisiaj przez telefon wprost, przepraszam, ale wy się kojarzycie z polityką. Od 15 lat realizujemy projekty. Seniorzy do nas walą oknami na kursy komputerowe, na kursy języka angielskiego, żeby tylko się dostać. I o czym my w ogóle mówimy? No tak. Boją się nas. Ja chciałbym dodać jeszcze tylko tyle, że proszę Państwa, jesteśmy troszeczkę mało, no, za mało inicjatywę przejawiamy. Dam przykład. Proszę Państwa, większość z nas posiada samochód. Była akcja oporu przeciwko podwyżkom cen benzyny. Powstał jakiś tam komitet taki społeczny, że po pierwsze to płacimy grosikami za benzynę, a po drugie, że wyjeżdżamy na ulicę i protestujemy. Ilu z nas? A to naprawdę była okazja. Takie właśnie ruchy, takie sytuacje wesprzeć. Moglibyśmy się tam pojawić. No ale nas tam jakoś nie ma. Nie potrafi korzystać takich społecznych momentów. Proszę Państwa, ja się posłużę tutaj cytatem z profesora Baumana, kto powiedział, że takie ruchy do tej pory niczego nie załatwiły. I to jest odpowiedź. Natomiast chciałbym, ponieważ tak trochę śpiesznie powiem, że największym poziomem umiejętności zarządzania jest cedowanie uprawnień, to nie Czesiu powie, który był w aktach. Czesiu, wypowiedz się o aktach. Proszę? Wypowiedz się o aktach. No. Co ty sądzisz o aktach? Znaczy, ja będę trochę odsuł, ponieważ ja byłem jednym z organizatorów protestów w aktach we Wrocławiu. I ta grupa, która się tam wytworzyła, byli tam przedstawiciele Tuola Boga PiSu. Kongresowej prawicy. Nie, PiSu. I był taki, nie tylko PiSu, ale był taki piękny obrazek, kiedy to anarchiści, kibice Śląska, Sojusz Lewicy Demokratycznej w mojej osobie, przedstawiciele NOP-u i chyba jeszcze z PiSu byli, wszyscy razem w jednej słusznej idei, przechodziliśmy całe miasto od hali ludowej pod urząd do rynku. No, można to zrobić, tylko... To gdzie my idziemy, tak?
Tylko nie, chodzi o to, że... Być może wszyscy chcą ściągać pirackie programy, nie płacić, bez względu. No właśnie, to akurat... Politycznej są, to chyba było... No to było dobrze powiedzieć. My też byliśmy akurat z grupy skandującej raz sierpem, raz młodym czerwoną połączeniem. No właśnie, ale to było takie niezorganizowane. I tutaj do pani wypowiedzi, mam takie tylko pytanie krótkie. Czy pani uważa, że rewolucja francuska była spontaniczna? Bo pani... Ale gdzież? Była czy nie? Były warunki do tego. No ale to była burżuazyjna, tak? No dobrze, pani powiedziała, że żeby się nie, że takie, że rewolucje powinny być właśnie spontaniczne, że powinny być spontaniczne. No gdyby rewolucje... Ja mówiłam konkretnie o tym ruchu oburzonych. Konkretnie o tym, a nie o rewolucjach. Nie śmiałabym takiej tezy wygłosić. Natomiast ruch oburzonych był na pewno bardzo spontaniczny i tam dosyć mocno się tym interesowałam. Właśnie z tego względu, że z takich podobnych ruchów się wywodzę, tak? Powiedzmy jako działacz polityczny. Wiesz, we Wrocławiu były takie ruchy, był konkretnie ruch antywojenny i on był bardzo spontaniczny i naprawdę myśmy się spotkali na ulicy, dosłownie. W ogóle się nie znaliśmy wzajemnie i połączyła nas wspólna sprawa, konkretnie wybuch wojny Iraku. Teraz powiem tylko taką jedną rzecz. Przepraszam cię, ja mam tylko jedno pół zdania dosłownie. Dosłownie pół zdania, już nie będę nic mówił do końca. Znaczy, jeżeli chodzi o spontaniczność i niespontaniczność tego typu ruchów, jak on przekracza pewną minimalną, krytyczną barierę, to on w ogóle nie daje się przez nikogo kierować. Masz tego świadomość, to nie jest spisek, nie albo ktoś tym kieruje. Jak jest więcej niż 15, już nikt tym nie kieruje. Wiesz doskonale, bo uczestniczyłeś. Nie da się nawet Maja, którą my organizujemy jako partia, jako... Nie da się dyrygować może. ...organizatorami i my tym kierujemy i tu mam doświadczenie, a również mam doświadczenie w prowadzeniu manifestacji spontanicznej. To jest tak czy inaczej. To jest zupełnie co innego, dlatego że są inne prawa. Tu mamy prawa organizacyjne, a tu mamy prawa, które opisał Le Bon, tak? Czyli psychologia tłumu i tak dalej, no pewne rzeczy to aż, jak działają, to aż jest zadziwiające. Więc to jest różnica pomiędzy czymś, co jest niezinstytucjonalizowane, a tym, co już jest instytucją. Ale Ewa, i twoja demonstracja i akta de facto skupiły się wokół idei. I ta idea jest ważna. Ta idea pociągnie za sobą ludzi. Idea, a nie struktura. A nie struktura, dokładnie. To jest ta różnica. Dlatego my dzisiaj, i to właśnie do tego też dążyłem, my powinniśmy tutaj na następnym pytaniu, każdy powinien zastanowić się i powiedzieć, jaką ideę my jesteśmy w stanie wyjść na ulicę jutro, przykładowo, czy za 2 miesiące. I następne pytanie to buduje, jaką ideę musimy jako socjaliści przekazać ludziom, aby ruchy socjalistyczne w Europie, w Polsce, na świecie mogły wyjść z surków poparcia powyżej 15%. Bo jeżeli tego nie ustalimy sobie na dzień dobry, to jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział, rewolucji nie będzie z nami dobrze dać przeprowadzić, ale da się tam zrobić barykady, tutaj mi się ruszać nie będzie. Ale jeszcze powiem, tą ideą jest równość i sprawiedliwość. Jeśli my tego nie czujemy jako ludzie, tak, to już nic nie poczujemy, naprawdę. A jeśli tego nie czujemy aktualnie, to znaczy, że naprawdę jesteśmy w pewnym sensie, no nie chcę to demoralizować, ale w pewnym sensie jesteśmy zdemoralizowani, tak? Czyli jeśli to w ogóle nas nie porusza, że dziecko biedne nie dostaje śniadania, bo nie stać matki, tak, a inne dostaje, bo stać. To nie mamy o czym mówić, więc są takie idee, które my nie mamy co wymyślać. Bardziej bym się zastanawiała nad tym, jak dotrzeć do tych ludzi, których jeszcze to porusza. Jeśli do nich dotrzemy i będzie nas nie 50, a 300, a później 400, to jesteśmy w stanie zarazić swoją ideą. Ogień rodzi ogień. To wymyślmy do tej wspólnej dotrzeć do ludzi z ideami można właśnie nie przez punktatorskie zachowania takowe, że my nie mamy większości, to nic nie załatwimy i sprawa leży, tylko składać swoje projekty ustaw i powiedzieć, nasz koalicjant nam zblokuje, ale ustawa jest i wtedy media podchwytują temat
o tym się rozmawia. Tak jak ruch pani Kota, przecież pan 10,5%, ale złożył sześciokrotnie więcej ustaw, projektów ustaw w przeliczeniu na jednego posła niż Platformersi. I o tym się zaczyna mówić. I dopiero to rodzi świadomość obywatelską i świadome wybory. To jest inwestycja na przyszłość. A to zostało zaniechane. Ewa, pamiętasz jeszcze w kawce, jak się spotkaliśmy, powiedziałem, że socjalizm trzeba odczerpić. Przez 50 lat socjalizm był obrzydzany ludziom. Kurwa i socjalistę w domu wstyd było mieć po prostu. W domu? W domu, w rodzinie. Dziś socjalizm się kojarzy z Janosikiem, bo on socjaliści będą mi zabierać i rozdawać biednym. Nie o to chodzi. Jeżeli wstydem jest oczekiwania zaangażowania państwa w sprawy socjalne, to ja się wstydzę. Jeżeli wstydem jest dążenie do sprawiedliwego podziału dóbr, to ja się też wstydzę. Tyle, że ludzie tego nie wiedzą. Dla ludzi socjalizm równa się komuch czerwony i zły. Trzeba im podstawy wyjaśnić. A dlaczego w ciekawej sytuacji tak nie jest? Ja tego właśnie nie wiem. Dlatego, że... W Czechach tak nie jest, a na Słowacji tak jest, jeżeli dokładnie tak mam. W Czechach tak nie jest, a na Słowacji tak jest. A dlaczego Fico ma 45% poparcia? Ale on nie dlatego, że on jest komunistą czy socjalistą, tylko z innych powodów. Natomiast w Czechach jest tak dlatego, że jest partia socjaldemokratyczna założona przez byłych dysydentów oraz komunistyczna partia Czech i Moraw, którą założył aparat weryjnej bezpieczności i która jest związkiem zawodowym ludzi byłego systemu, do którego lgną anarchiści, którzy nie mogą dostać pracy. A to jest partia koreańsko-stalinowska. Znaczy Czechy są zupełnie innym jakby układem w stosunku do Polski. Słowacja jest podobna, zgadzam. Serbia? No nie, no, ale to jak mówimy o strzelaniu, to od początku. To od początku zróbmy dyskusję, przepraszam bardzo, to zróbmy dyskusję o Bałkanach. Zdajesz sobie sprawę, że jeżeli mamy rozmawiać o Bałkanach, począwszy lat 90., to musimy od początku zrobić jedną dyskusję, ok? Tak jest. Ja ci powiem tylko jedną rzecz o Bałkanach. A propos kibiców i tego, co tam się dzieje, jaką oni odgrywają rolę, bo zostały zrobione badania i się okazało, że 80%, uważaj, 80% młodych Serbów na skutek wojny w ogóle nie było za granicą do roku 18 roku życia. Rozumiesz? Że to ale to zostawmy to, przepraszam, to inna rozmowa, trzeba o tym porozmawiać, a to jest już inny temat. Okej? Okay? Yes. No, tak mi się wydaje. To na koniec mam Państwa takie pytanie. Gdzie lewica ma swoje zaplecze? Nie było burzonych, nie w trzecim sektorze. Tam nas nie chcą, wyrzucają. To może w związkach zawodowych. Tu przekażę głos Basi Kramarz, który tam czekał już długo. Myślę, żeby tą rundę byśmy zaczęli od Kędrosa. Proszę Państwa, ja może powiem tak. Uważam, że związki zawodowe zostały wykorzystane przez partie polityczne, potem zostały zostawione same sobie i zostały wdeptane w podłoże. Najpierw zrobił to AWS skutecznie, rozwalił Solidarność i zabił w ludziach idee związkowe, które były silne. Potem zrobiło to SLD, jeżeli chodzi o PZZ. Ja mam pretensje do... O PZZ. Jeżeli chodzi o PZZ, bo ja jestem przedstawicielem OPZZ-u. I niestety to się dzieje dalej. Związki zawodowe są, znaczy są jakieś wykonywane gesty takie niby cieplejsze ze strony partii, które startują w wyborach w kierunku związków zawodowych, ale przed samymi wyborami. Natomiast to, co było przy ostatnich wyborach, jak SLD skandalicznie potraktowało OPZZ, to nie ma co do tego wracać. Mam nadzieję, że się to zmieni, także i u nas we Wrocławiu. Cieszę się, że nastąpiły tutaj zmiany personalne, bo to było, ten układ był taki, właśnie nie wiadomo czemu służył. Kółko wzajemnej adoracji, tylko żeby sobie zapewnić jakieś tam miejsca w wyborach. No, okazało się, że to nie dało ani jednego miejsca w parlamencie z naszego terenu. Natomiast w tej chwili jest tak, jak jest. Związki zawodowe są pozostawione same sobie.
ludzie się przypatrują jak na jakieś dziwne zjawisko, jeżeli jest organizowana manifestacja. Była taka duża manifestacja rok temu we wrześniu, organizowana przez Europejską Komisję Związków Zawodowych. No i co? Zjechało się 50 tysięcy związkowców, bardzo dużo z Polski, bardzo dużo z całej Europy. I gdzie byli wszyscy? No stali ludzie, trochę nieśmiało tam ze szpitala do nas pomachali, trochę dzieci na moście, kordon policji otoczył szczelnie i tak żeśmy szli. Prezydent Dudkiewicz wyszedł, uśmiechnął się. On powiedział wtedy, że wszystko zawdzięcza Solidarności, tak, i poszedł. Wszystko zawdzięcza Solidarności. Poszedł, dzień wcześniej wydał kolację dla przedstawicieli EKZZ-ów, też coś tak na okrągło i tyle. Gdzie byli mieszkańcy Wrocławia? Nie było ich. Popatrywali wręcz tak na mnie, koledzy z pracy, także związkowcy niejednokrotnie mówili, chcecie się iść? Więc taka jest na dzisiaj, taki jest stan umysłu ludzi. Ja myślę, że jeżeli, znaczy w mojej ocenie związki zawodowe są dzisiaj bardzo słabe. Nie słabe, tylko bardzo słabe. I trzeba jeszcze bardzo dużo, trzeba, żeby ta nędza postępowała, ona postępuje i teraz to już pójdzie, lawina ruszyła, to pójdzie bardzo szybko i dopiero wtedy może ludzie się ockną, jak nie będą mieli już nic do stracenia i będą zapędzeni do rogu, to wtedy zaczną gryźć, szczekać, bierzgać, kopać się, rzucać i wyjdą na ulicę. Niestety, u nas przez okres PRL-u i przez ostatnich 20 lat wmówiono całemu społeczeństwu, że to jest w ogóle obrzydliwe protestować na ulicy, bo przecież mamy tak świetnie, bo przecież mamy wolność. I tak ludzie w to jakoś głupio uwierzyli. Uwierzyli we własną niemoc, kupili to, te głupie wszystkie programy, teleturnieje i inne bzdury w telewizji, gdzie każdy jest świetny, fajnie, wszystko jest przygodą, nic nie... Zaginęło gdzieś szacunek dla drugiego człowieka, zaginął gdzieś szacunek dla pracy ciężkiej, codziennej, bardzo często nudnej i takiej no, dającej mało satysfakcji pracy, ale potrzebnej. Bez pracy nie ma nic. No i jeżeli my nie zaczniemy o tym mówić, że to praca jest tym czynnikiem, który buduje siłę i obywatela, i całego społeczeństwa, to daleko nie zajdziemy, więc ja myślę, że tutaj potrzeba dwóch rzeczy. Jedna to takie, mówić do ludzi, mówić w nieskończoność, aż uwierzą, że każdy z nas jest ważny, bo każdy z nas coś wnosi i każdy z nas ma prawo czegoś oczekiwać, bo rządzi u nas Platforma Obywatelska, ale oni od obywatela jak najdalej. To jest w ogóle jakaś paranoja. I także to na pewno wszelkie ruchy obywatelskie tutaj mają ogromne znaczenie. Bardzo mi się tutaj podobała wypowiedź tego młodego człowieka, który mówił tak o rewolucji. Tak, rewolucje robią ludzie młodzi, oni są na to gotowi. Oni mają w sobie tą odwagę, oni nie są skażeni ilomaś tam porażkami przez całe życie. I bez nich tak naprawdę za wiele się zrobić nie da, bo ja wyjdę na ulicę w zorganizowanym pochodzie związkowym, ale już na takie coś spontaniczne to ja się boję, bo mam chore serce i nie dam rady uciekać. No i takie, to jest takie proste. Także tutaj na pewno to jakoś trzeba, myślę, że trzeba by było jakoś organizować te środowiska ludzi, którzy nie mają zajęcia, ludzi bezrobotnych, także środowiska emerytów. Bardzo wielu, ja rozmawiam z różnymi ludźmi, oni mówią, a mnie już to nie dotyczy. No ja telewizora, dziennika nie oglądam. To okropne, no to okropne. W każdym razie, chciałam się odnieść jeszcze do takiej rzeczy tutaj, o której mówiła Ewa, a mianowicie, że strajk. Strajk to nie jest tak, strajk jest, ma ramy prawne określone. To nie jest sprawa spontaniczna. To jest element procedury sporu zbiorowego w przedsiębiorstwie, gdzie nie mamy prawa określającego strajk przeciwko państwu, tak jak to jest w innych, niektórych państwach Europy Zachodniej. U nas nie ma. U nas może być strajk załogi tego zakładu przeciwko swojemu pracodawcy.
I tutaj są określone rygory prawne, jeżeli je się złamie, potem są długotrwałe procesy, związkowcy są wyrzucani. Mało tego, pracodawcy dzisiaj już tak zwariowali, że jak nie mogą poradzić sobie inaczej, to wytaczają związkowcom procesy z powództwa cywilnego za utratę dóbr osobistych, za pomawianie, za jakieś inne. No niedługo prawie już te przepisy są okropne. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że władza ta, która jest, zupełnie lekceważy prawo, bo prawo nie dość, że jest takie sobie, nie najlepsze, to jeszcze nie jest przestrzegane. Nie jest przestrzegane. Co z tego, że związki mają swoją reprezentację silną, mocną, mądrą w Komisji Trójstronnej? Skoro rząd Komisję Trójstronną, krótko mówiąc, kompletnie lekceważy. Ma głęboko w nosie ustalenia, ma nawet tak daleko już się posunął swojej arogancji, że ma nawet w nosie ustalenia i lekceważy te, które się dokonują między pracodawcami a związkowcami. Tutaj to też to jest w ogóle oczekiwanie, robimy to, co chcemy i tyle. Mamy swoje tuby medialne. Myślę sobie tak, no trzeba nam się uczyć od nich, bo oni swoje cele realizują. No trzeba by było, żeby Lewica też miała jedną wspólną telewizję, radio, co o. Ja nie wiem, przepraszam, ja nie wiem. Wiem, że Radio Maryja ma i na zawołanie PiS-u i ojca dyrektora całe ulice Warszawy są zapełnione. No, musimy kończyć powoli, to proszę jeszcze Rutkę. Ja bardzo bym prosił, żeby odpowiedź na pytanie też było podsumowaniem jakiejś takiej dyskusji dzisiejszej. Pobierajcie no. Związki zawodowe. Tomku, pytanie było. Nie jeszcze, ale to już. Ja do Tomka zadzwonię. Dobra. Gdzie zaplecze Lewica? Nie elektora, tylko zaplecze. To zawsze. No bo ja teraz od końca zacznę. Ale jeżeli to być podsumowanie, to jeszcze kilka innych takich spostrzeżeń. Otóż wydaje mi się, że w tej dyskusji udowodniliśmy sobie trochę, że wpadliśmy w pewne kolejny takie pojęciowe czy myślowe, nie chcemy z nich wyjść. Sam fakt, że od paru miesięcy spotykamy się nie po raz pierwszy, że jest jakaś chęć dyskusji. I zachęcam również tych, którzy myślą o SLD źle, że SLD nie ma złej woli, żeby coś spieprzyć. Już sporo spieprzyło, ale nie tyle, co tutaj jak gdyby słyszę, z czym się zgodziliście w ogóle. Natomiast to, co powiedziała, że takie działania organiczne pomagać. Nie ma dzisiaj innej metody, jak zmienienie państwa przez bycie w parlamencie. No nie ma. I to jest ocena SLD i tego będziemy się trzymać. I jeżeli chcemy funkcjonować razem, no to bardzo chętnie, ale no nic innego tutaj lepszego ci nie wymyślimy, bo tak jak tutaj napisał profesor Bauman na koniec, że przypomina nasz sytuację, jak przypomina sytuację socjalistów w XIX wieku, no nie chciałbym tak do tej sytuacji się cofać. Co do sytuacji takiej, że mówili, że nie chcemy, mówiąc o naszym zapleczu, że organizacje pozarządowe nie chcą z nami pracować, z politykami. No bo jeżeli politycy mają 4% zaufania społecznego, no to z kim? Ja przypomnę lata 90. Przykłady konkretne. Kto był parlamentarzystą z Dolnego Śląska? Profesor Duda, senator, był rektor. Profesor Turko, poseł Unii Demokratycznej. Profesor Kaleta. Profesor Działocha. Profesor Noga. Profesor Mazurkiewicz. Jeszcze może kogoś nie wymieniłem, prawda? Popatrzcie, ilu było. Kto jest dzisiaj instytutem naukowym posłem z Dolnego Śląska? Jest taki profesor, który był z Radia Maria wylansowany, teolog. Orion Jędrysy. Jest, ale generalnie na scenie proces jest nieznany. Nie ma, bo tacy ludzie są dzisiaj jak gdyby niepotrzebni, są do podnoszenia rąk, ale to znaczy również, że rola polityki jest niechętna, że ludzie do polityki się nie garną najlepsi. Najlepsi do biznesu. Ja mogę pokazać przykładów bardzo wiele, ale to oznacza, że polityka nisko upadła i te organizacje pozarządowe niechętnie się z nami i wtedy, że tak powiem, wiążą, no bo po co z taką marną nacją, że tak powiem. To tyle. Jeżeli chodzi o związki zawodowe, no jest wiele uwag. Ja na bieżąco mam kontakt od lat z Andrzejem Otrębą.
Ale też powiem tak, jak chcemy zrobić 1 maja, czy wyjazdę 1 maja, no to spięcie się związków zawodowych jest takie sobie. Takie sobie, prawda? Wspólne wyjście, prawda? No, natomiast co nie oznacza, natomiast niepokojem jest to, co naszego zaplecza. Nieprzypadkiem powiedziałem o tych społecznych ocenach politycznych na początku, że te 30% 30-latków, które przyznają się do lewicy, źle myślą o związkach zawodowych. No i to są problemy, z którymi my się musimy zmierzyć, prowadzę jakąś działalność polityczną. Także generalnie my powinniśmy też być sobie zapleczem sami. Mogę powiedzieć o SLD, że od kilku miesięcy budujemy to zaplecze, ale budujemy również naszą obecność w social media, gdzie SLD było zapóźnione od lat. Że powiedziałem, że SLD musi przejść z partii analogowej na partię cyfrową, stać się partią cyfrową i tak dalej, i tak dalej. Że nasza aktywność lewicy intelektualna jest do prawicy beznadziejna, marniutka. Popatrzcie sobie na taki zawsze na przykład portal do Ślązacy 24, prawda? Co to prawda przez Stysia założony, to może pisać każdy. Tak. Ale ilu jest tam ludzi z lewicy? Malutko, prawda? Ilu jest, czasami coś napiszę, puszczę, zachęcam do dyskusji, do podpisywania. To mi się zgłasza na mój dotyk, marszałek Kulewski, Zdrojewski ostatnio, ale to jest prawica, która mi, ale tam ja ludzi z lewicy nie widzę jakby, może to jest początek, prawda? Ale Boga był, ale... No. Tak, Syska pomijała, ale tam jeszcze funkcjonuje, prawda, że jest za coś. Ale to pokazuje, że okres opozycji to jest zawsze ładowanie akumulatorów. Ja z niepokojem patrzę na to ładowanie akumulatorów, bo prawica to wykorzystała. Uważam, że Gwiazda Polska codziennie i Radio Maria i tak dalej, i tak dalej. Na lewicy w tym względzie jest posłucha. No ale może nie ma odbiorcy. Był przekrój. Proszę? Był przegląd. Przegląd. No jest, ale patrzmy na nakład, ile się tego sprzedaje. Znaczy słaba przegląd dla nas przekrój, no to jest ta różnica. Tak. Jedno i drugie. No, jedno i drugie. Tak, ale Leszek Miller, jeżeli on Barańskiego chciał zrobić szefem Nowej Gazety, no to to się musiało tak skończyć. No. Tak. Ukazał się ostatnio socjaldemokraci, taki będzie kwartalny gazeta wydawana, przyjechało to. No, miotamy się w tym względzie, miotamy się, to prawda. To prawda i jak gdyby szerszego zaplecza, chętnego dyskusji do tych wypracowanych idei jest trochę za mało. To muszę powiedzieć, jest trochę za mało. Pojechałem ostatnio na takie spotkanie do Karbi, taki burzę mózgów, czy ja, starszy człowiek, zobaczę, jak się skonfrontuję z tymi młodszymi. No, słuchaj, Leszka mi zaraz, że jeszcze kończyć nie zamierzam. Ale jak gdyby te wnioski są takie nie najlepsze, powiem wprost, że jest nas ciągle w tej debacie za mało. Natomiast nie zgodzę się z tym, jak mówimy, że nie ma alternatyw. No choćby ostatni projekt Leszka Millara gospodarczy. Nawet opozycja go nie obczas, wiedziała, że w sumie no, można się z nim zgodzić, ale on jest, prawda? Ale on jest. I tak kilka dokumentów programowych SLD ogłosiło. Problem, czy my się nimi interesujemy, bo jeżeli tak, niektórzy słyszałem, że SLD to B, no to my mamy blokadę w Ełmie, prawda? Że tak będzie. Nie, ja, tak jak ja miałem blokady na inne, chociaż staram się nie mieć i czytać pisma również prawicowe, zobaczyć, co oni mówią, prawda? Więc zachęcam do odblokowania się na SLD, nie widzenia w nim tego wszystkiego złego, bo na razie póki co to SLD jest tą siłą, która ma szansę przebić do parlamentu. Możemy jej nie lubić, ale musimy to ją zmieniajmy. Naciskajmy na nią. Kłóćmy się, spierajmy, dyskutujmy, a potem idźmy na piwo, ale no, innej alternatywy chyba nie mamy, chyba że chcemy jak oddzielnie, ale to głównie z tego wyjdzie. Dziękuję. Dziękuję. Monika Szumacz. Gdzie jest zaplecze lewicy? Ja myślę, że ono chyba jest wszędzie, bo no, tylko jest takie nieskrystalizowane, bo ludzie się pogubili. Bo nienawidzą polityki dlatego, bo działo się i dzieje w niej tyle, ile się dzieje. Ale tak naprawdę ono jest chyba wszędzie. Ja oczywiście z swojego podwórka powiem, że jest olbrzymie zaplecze
wśród kobiet. Jakby je wykorzystać, to to jest olbrzymi tak zwany elektorat. Tym bardziej, że no, tu właściwie nawet nie trzeba udowadniać, że, bo tak jest, że ta grupa społeczna jest jedną z najbardziej wykluczonych. Tak? Oczywiście nie chcę generalizować, ale wszystko, co można powiedzieć o nierówności, dotyczy w znacznej mierze większości właśnie kobiet, bo dodając do niskich płac, które mają najniżej wyposażeni mężczyźni, robotnicy pracujący ciężko, no to jeszcze od tego odejmijmy 30% i to są właśnie kobiety. Nie mówiąc o sprawach, o których wiemy, że spełniają bardzo inną, bardzo wiele innych ról. Tutaj rozmawialiśmy przez chwilę o ludziach starszych, którzy są również grupą wykluczoną. Opieki nad ludźmi starszymi. Jest, także to potencjalnie wszędzie jest jakieś zaplecze. Tylko jak widać nie potrafimy wyciągnąć stamtąd tych ludzi. Być może pani Basia ma rację, że też czasami tak myślę, że może jeszcze jest za dobrze, że może jak już tak zupełnie dotkniemy dna, to może faktycznie ludzie wreszcie i w tym również ja na podstawie tego, co jest również kobiety. Jest jeszcze jedna sprawa, o której zresztą tutaj czytaliśmy w tym tekście. Że po prostu w tej chwili, ja mówię od nie, ale chyba zdajemy sobie sprawę, że są olbrzymie grupy społeczne, które już dotknęły dna. Ta bieda jest tak ogromna, że oni muszą zarobić na, po prostu na to, żeby dać dzieciom naprawdę, żeby dać dzieciom jeść. Nie mają czasu na to, żeby wyjść na ulicę. Nie mają czasu na to, żeby działać. Po prostu. Ja to widzę po naszych członkiniach, które jeszcze w dodatku jest im wstyd. Po prostu jest im wstyd, że niczego nie mogą zrobić, bo nie mają czasu, bo są tak wszystkim związane. I dlatego to zaplecze moim zdaniem jest naprawdę wszędzie. Ale czy jesteśmy w stanie to wykorzystać? Nie wiem. Może rzeczywiście młodzi, tak jak pan kolega powiedział, już tacy najmłodsi, którzy nie będą niczym skażeni, nie będą niczego pamiętali z tego, co było, co my jeszcze pamiętamy, oni zmienią świat. Ale, no ale to musimy im pomóc, prawda? Teraz. I nie przeszkadza. Dziękuję. Andrzej, i prosiłbym o Marek Krótką. Oczywiście. Otóż, szanowni koleżanki i koledzy, tak jak powiedziała Monika, możemy mieć wszędzie. To wszędzie to jest właśnie wśród ludzi wykluczonych, wśród tych, którzy od stycznia znów po podwyżkach, bo ja myślę o wrocławianinach, gdzie mamy we Wrocławiu to zaplecze. Wśród tych, którzy nie będą mieć na czynsz, bo już tam szykują podwyżki czynszu, podwyżki wody, podwyżki ciepła, więc wśród tych ludzi, wśród właścicieli ogródków, właściwie trudno nazwać właścicieli, ale wśród działkowców, o tak, tam na pewno możemy mieć, bo popieramy nadal ich działania. Możemy mieć wśród studentów, tylko też musimy mieć co im zaproponować. Musimy być odważni i po prostu, ale jeszcze, żebyśmy mogli to przenieść i zamanifestować, to co chyba pani powiedziała, musimy mieć jeszcze media za sobą. A na dzień dzisiejszy, niestety, ale na ulicę możemy wyjść krzyczeć sobie, ale media są tym nośnikiem, gdzie rzeczywiście można do mas oddziaływać.
Natomiast jeśli tam jesteśmy nieobecni, bo jesteśmy nieobecni, bo po prostu nie jesteśmy w stanie zamawiać reklam, a jak nie jesteśmy w stanie zamawiać reklam, no to nie jesteśmy petentami. No jeśli nie jesteśmy klientami mediów, no to no, właściwie to po co by nam jesteśmy potrzebni. Nie jesteśmy atrakcyjni, bo media żyją z pieniędzy. No, z reklam. Niestety, taka jest prawda. Ale oczywiście wierzę w to, że w najbliższych wyborach samorządowych Lewica już będzie miała szansę zaistnieć. Na pewno przynajmniej radnymi w Radzie Miasta, nie tak jak dotąd mieliśmy jednego i to jeszcze na Uczek, prawda, myślę o Cybulskim, a będzie ich więcej tak w Radzie Miasta, jak i w Sejmiku, czego mam i sobie życzę. Nareszcie było to, dziękuję. Ryszard Kasprowicz. Ja też pozytywnie jestem przekonany, że nadchodzi czas, kiedy Lewica dotrze ze swoimi hasłami pod warunkiem, że je będzie miała. Ja też bym nie demonizował rolę młodych, to młodzi będą mieli znaczenie dla Lewicy, ale to troszkę starsi będą musieli im w tym pomóc. Ich edukować. Także ja jestem tutaj pełnym optymistą. Nadchodzi czas Lewicy. Sami widzicie, że wiatr lewicowy wieje w Europie, on przywieje też do Polski. Także głowa do góry i działajmy. To jest najważniejsze. Działajmy, bo jeżeli będziemy działać, to przyjdą do nas. Dzięki. I kropka na listę do jeszcze dwa słowa. Nie, no, to najpierw ja. Proszę bardzo, najpiękniejsza jest najwcześniejsza. Ja się odniosę do, że nie chodzi o to, żeby Lewica tylko doświadczyła usługi w zakresie pomocy społecznej. To jest takie działanie, dopóki czegoś nie zmienimy, tak, to musimy pomagać ofiarom kryzysu. I myślę, że to jest jedno z ważnych zadań Lewicy. Nie tylko startujemy w wyborach parlamentarnych, nie tylko jesteśmy uwikłani w mechanizmy demokratyczne, ale również działamy, tak? Czyli naszym sposobem dojścia do władzy nie mogą być dobre hasła, tylko konkretna działalność. Czyli nie chodzi o to, żeby wymyślić takie hasło, które trafi do ludzi, tylko żeby oni zagłosowali na konkretnych ludzi, którym zaufają. Dlatego i moim zdaniem, ja nie wiem, czy to nastąpi w ciągu 10, 50, 100 lat, ale zadaniem Lewicy teraz w Polsce, po tym, co strasznego się z nią stało, to jest odbudowanie jakiegoś etosu politycznego, lewicowego. No jeśli my działamy tak jak prawica, czyli rzucamy ochłap, że tak, teraz głosuj na mnie, bo coś tam, to nieważne, ważne, że chwyci. To my nie gramy w swoją grę, my gramy w czyjąś grę. Jeśli Lewica chce być poważnie traktowana, nie tylko przez współgraczy politycznych, bo to jest jakby inna bajka, wszyscy wiemy, że to jest inna bajka, tylko przede wszystkim przez tych ludzi, którzy mają na nią głosować. Ale to nie chodzi o głosowanie, to przez tych, których my mamy reprezentować. Zupełnie bym zrewolucjonizowała myślenie o polityce. To nie oni mają na nas głosować, to my mamy ich przekonać, że my ich reprezentujemy. Że jeśli my trafimy do parlamentu, to nie będzie w naszym interesie przegłosować ustawę, która jest przeciwko ludziom pracy. A dlaczego? Bo my jesteśmy ludźmi pracy. Bo my pochodzimy z takich rodzin, bo nasze siostry, nasi przyjaciele i koledzy to są ludzie pracy, a nie jakieś bufony z biznesu. Tak? Więc to jest zupełna zmiana polityki. Jeśli polityka, lewicowi politycy nie będą mówić lewicowym językiem i nie będą w to wierzyć, to niestety będzie tak jak jest. Takie jest moje zdanie. Dlatego mówiłam o tym działaniu, do którego moim zdaniem lewicowiec ma parcie. Nawet się męczy, jak nie robi, prawda? Tego co powinien robić, bo musi pracować, bo ma rodzinę. A on się męczy, że nie może pomóc. A jeśli się nie męczy, to ja nie wiem, czy jest takim człowiekiem. Nie wiem. Dobra, postawiłem się szczerze. Działacze partyjne, ale jeszcze tutaj dla Państwa mamy głos. Ja bez mikrofonu. Ja
Ja mam tylko taką propozycję w nawiązaniu do tego wszystkiego i dzisiejszej dyskusji. Może na następne spotkanie każdy z nas postara się zabrać ze sobą osobę, która nie do końca ma lewicowe poglądy. Nie wiem, kogoś ze znajomych, sąsiadów z pracy. Tak robił Ku Klux Klan i komuniści. Dokładnie. Czy, no chyba mieli rację. Ku Klux Klan i komuniści też tak robili. Że... I co? No, no nie, ale co? Efekt był, tak, i to był efekt, ja się zgadzam. Nie, nie, no więc no to... Włóżmy tą uśpioną lewicową świadomość, niech ona się z tyłu głowy przeniesie na przód głowy. Niech, niech ludzie usłyszą, niech się też odważą zabrać głos. Niech, no, wydaje mi się, że to, że jeżeli tu będzie kółko wzajemnej adoracji i zawsze będziemy w tym samym, to tak będziemy dalej to samo mienić. No. A łatwiej będzie potem tych ludzi nam zachęcić, żeby z nami jakąś akcję wspólną, jakąś manifestację gdzieś wykonamy. Tak dokładnie, nie, bo musimy się przekonać. Ale musimy się najpierw obudzić, żebyśmy nie rozmawiali ze sobą. Nie, przepraszam, ja się tutaj nie zgodzę, że hasło nie jest ważne. Hasło jest bardzo ważne. Żyło się lepiej, ludzie w to uwierzyli, kupili. Prawda, jak, no. Nie wiem, dlaczego nie mało się przebiło hasło najpierw człowiek, potem zysk, ale no to już trudno. Teraz ale jest bo to było hasło wydawnictwa Zyski Spółka i dlatego... Może. No teraz jest hasło obróć się Polską. Nie wiem, to jakiś prawicowy coś ruch, Dzień Gniewu, ale... To obudź się, tak. Było. To było hasło Hitlera wyborcze. Tak, w 1932 roku. Tak. Obudźcie się Niemcy, oczywiście, że tak. No ale chwyciło jakoś, nie wiem. Wolność i pokój to też było Hitlera. Słuchajcie, nie każdy musi wiedzieć, prawda, że to było hasło Hitlerowskie i tam to pomyślmy o tym, żeby kogoś ze sobą przyciągnąć, może będzie ciekawiej. Ja mam tylko krótką uwagę na debaty związkowe. Jako były bardzo intensywny związkowiec, uważam, że obecna struktura związków zawodowych w Polsce jest wyłącznie potrzebna aparatowi związkowemu i OPZZ się trzyma ZNP, bo tam ma wpływy. Tak. Zakłady, tak, Solidarność i też Solidarność 80 trzymają się tego, gdzie są mocne, natomiast zostają po łacie kompletnie niezagospodarowane i w interesie ludzi pracy, jeżeli chodzi o związki zawodowe. I to może być na przykład jeden z projektów PPS-u. Na dłuższą metę w interesie ludzi pracy w Polsce jest po pierwsze, żeby powstała taka struktura związkowa, jaka jest w krajach anglosaskich, Szwecji i tak dalej, a nie taka jak we Włoszech i we Francji. I po drugie, co już jest bardziej dyskusyjne, przy obecnej zmianie takiej rotacji pracy, że ludzie wykonują trzy zawody, wydaje mi się, że dużo bardziej praktyczna jest struktura zawodowa, taka jaka jest w Wielkiej Brytanii, a nie branżowa, która jest w pozostałych krajach. Gdzie człowiek, mając pewien zawód, może się zapisać do związku zawodowego i jest członkiem tego związku zawodowego, niezależnie od tego, gdzie pracuje i pozostaje nim nawet będąc bezrobotnym. Dlatego w Wielkiej Brytanii przez całe lata najmocniejszym związkiem zawodowym był Związek Zawodowy Robotników Niewykwalifikowanych. I każdy niewykwalifikowany pracownik, czy pracował w szpitalu, czy na kolei, do niego należał. Natomiast my w spadku po różnych tam heroicznych sprawach Solidarności oraz, przepraszam, mniej heroicznych CRZZ-u, mamy strukturę branżową, która moim zdaniem blokuje obronę interesów pracowniczych w momencie ruchomego... Znaczy, w tej chwili nie jest tak, że ktoś 60 lat pracuje w jednym zakładzie. Tak. Prawda? To pierwsze jestem pewien, a to drugie mi się wydaje. To ja jeszcze pozwolę sobie. A to może już na koniec najmłodszy towarzysz, to boję się. Starzem. Moi drodzy, przepraszam, że mimo późnej pory, raz jeszcze po raz trzeci i ostatni, postaram się bardzo krótko. Cała ta dyskusja, która tutaj była, jest nadzwyczaj interesująca pod względem merytorycznym, intelektualnym i politycznym. Ale mamy do czynienia z dwoma, jak można by określić, segmentami. Jeden reprezentuje kolega Grzegorz, ten najmłodszy tu, którego zapytałem, jak ma na imię, który mówi, idźmy na ulicę, i drugi, nieco młodszy kolega, nie wiem z którego roku, który powiedział, twórzmy fakty. Ja uważam, że gdybyśmy poszli na ulicę, to oni by klasnęli, zrobili nam, by policję uśmiechnęli dzisiaj i by nas wygwizdali. Natomiast, przepraszam całego Grześku, ale ja z przyjaźni do ciebie, natomiast króciutko odniosę się do szanownego kolegi. Ja osobiście uważam proponuję, abyśmy zastanowili się, jak powoli tworzyć bazę. Bo nie wystarczy, jak Echcia
Goryszewska, najsympatyczniejsza doktorantka. Już wiem, jeszcze 30 sekund, drogi młodzieńcze. Powie, że i tak dalej. Proponuję, rozważnie, żeby stworzyć bazę, musimy stworzyć pewne grupy, to nazwijmy to intelektualne. Na przykład kluby refleksji obywatelskiej albo kluby inicjatyw obywatelskich jako segmenty naszej inicjatywy TPS-owskiej. I proszę bardzo, zastanówmy się nad tym. Jeżeli mój najnowszy kolega, a może już nawet przyjaciel Tomek Rolnik się zechce, to ja lub Edzia, to ja gotów jestem coś w rodzaju takiego schematu po prostu opracować. W każdym razie, na zakończenie, bo on mnie tutaj już prawie, że atakuje, ten młody człowiek, chciałbym serdecznie podziękować zarówno Tomkowi Rolnikowi, jak i Ewci Goryszewskiej, które w pierwszej chwili nie poznałem, na litość boską, za zaproszenie na to spotkanie. Ściskam Was bardzo mocno. Trzymajcie się dzielnie, moi drodzy. Dziękuję. Dziękujemy. To była prawdziwa kropka na i. Czy jeszcze? Mamy czas? Proszę. Tylko musi pan powiedzieć. Już proszę. Już. Nie będę rozrabiał, nie powiem. Drodzy Państwo, wsłuchuję się naszej dyskusji od całego czasu. Po pierwsze taki jeden wniosek się nasuwa. Jeżeli myśl o nauce, to nie nauce jako z ludźmi, ale w kilkunastu miejscach w mieście, a myślę, że kilka osób należy do organizacji pożytku publicznego, organizacja pożytku publicznego ma bezpłatną reklamę. Więc w kilku miejscach, tych najbardziej ruchliwych, wskazane byłoby, żeby mieć punkty informacyjne, czyli po prostu powiesić gazetki, jak jakiś apel, który byłby tu się mógł być w jakiś sposób opracowany. I tymczasem jesteśmy, ale nie na ulicy z ludźmi, tylko odezwę i medialnie w ten czas już zaczynamy istnieć. Z artykułu 253 KPA, paragraf trzeci, który brzmi w ten sposób. Przynajmniej raz w tygodniu po godzinach pracy od prezydenta w dół na stanowiskach kierowniczych są zobowiązani pracownicy administracyjni brać czynny udział, ale po godzinach pracy z mieszkańcami. Więc albo na Skype'ie rozpocząć dialog po to, żeby rozmawiałem tak epizodycznie z prezydentem Dutkiewiczem, on jest zobowiązany, żeby uczestniczyć przynajmniej raz w tygodniu, ale to jest powiedziane przynajmniej raz w tygodniu. Dlaczego nie dwa razy w tygodniu? Dlaczego nie wejść w struktury komisji poszczególnych posiedzeń Rady Miejskiej? Bo ja bym zadał pytanie Państwu, kto z Państwa siedział kiedyśkolwiek na komisji Rady Miejskiej? Przecież tam jest Komisja Parlamentarna Miasta. Już pana Budelewicza. Wniosek przedstawiłem raz, ale mnie wyśmiali. A więc to w takim razie trzeba nie tyle opanować, co zapowiedzieć się, żeby siedzieć przy radnych Rady Miejskiej. Bo radny Rady Miejskiej przez 24 godziny na dobę jest do dyspozycji mieszkańców. Co prawda nie związany z instrukcjami, ale jest do dyspozycji mieszkańców. A więc nie siedzieć w kuluarach, jeśli chodzi o publiczność Rady Miejskiej, ale siedzieć obok radnych Rady Miejskiej. To raz. Druga sprawa. Przedstawiciele partii politycznych, oni są zobowiązani, żeby uczestniczyć też z mieszkańcami, ale nie umawiamy się na spotkaniach w kuluarach, tylko tak samo, żeby to było spisywane to, co oni rozmawiają. Bo nie może być tak, że partia, obojętnie która by to była, jak się umawiają, to matematycznie się umawiają, że idą blokiem na poszczególne ustawy. Przecież oni są przedstawicielami jako nas, przedstawicieli naszej społeczności polskiej. Więc oni nie mogą matematycznie się umawiać na dane ustawy, bo ta matematyka wygrywa. A wygrywa matematyka. A więc rozpoczynając od Rady Miejskiej, poprzez przedstawicieli, tak, zapraszać parlamentarzystów na Radę Miejską. Przecież oni nie są, nie powinni być izolowani. Oni powinni z przedstawicieli swoich partii politycznych uczestniczyć w Radzie Miejskiej. Żeby siedzieć w Radzie Miejskiej, żeby się wsłuchiwać.
to jest ja. Dlaczego nie? Czemu to nie spływać? Czy to się praktykuje, to nikt wraca rozpocznie. Nikt wraca rozpocznie. Bo jeśli tego nie będzie robił, to kto będzie robił? A więc uważam, że to jest związane z tym, co jest udzielnością. Natomiast od rewolucji francuskiej. I myślę, że trzy hasła są bardzo praktyczne. Wolność, równość, braterstwo. To jest na poziomie antropologicznym w Francji. U nas jest solidarność. Proszę? Solidarność to jest współodpowiedzialność. Seks, drugs and rock and roll. Tak, to jest forma zabawowa, tak, oczywiście. Natomiast powiem Państwu, jaka jest od trzech lat aktualna afirmacja pomarańczowej alternatywy. Ciasnota umysłowa się rozrasta. To jest bardzo prowokacyjne, prawda? Więc, drodzy Państwo, Marek Krytyk zrobił doktorat, na Płodzi dostał, no, pozyskał troszkę środków, ma na 120 metrów lokal, będzie chciał swoje światowe centrum happeningu. Obecnie to, co jest uwiadane przed 3 tygodni, rysuje krasnoludki, bo ma zamówione. Natomiast ja uważam, że faktycznie prowokacją, przede wszystkim prowokacją, jest wskazane, żeby wchodzić na spotkania i potem się wsłuchiwać, bo jeżeli się rady miejskie w przeważającym roku mawiają, na co będą głosować, to dlaczego nie nagrywać kularowych na tym? Przecież to nie umawianie się dla siebie, tylko umawianie się dla społeczności, prawda? Dla społeczności. Więc powinno się nagrywać ich spotkania. I tak na koniec takie hasło. Jednoczyć konfrontację dialogu. Z takim hasłem, jakie pójdzie gdziekolwiek, do obojętnej partii, czy opozycyjnej, czy obojętnej grupy, no myślę, że to jest pewien uniwersalizm. Więc wniosek. W kilkunastu miejscach w mieście, miejsc swojej zawroty, ktokolwiek jest przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, ma prawo bezpłatnie, proszę być w ustawie o wolontariacie pożytku publicznego, jest tam bezpłatny dostęp do mediów. Bezpłatna reklama, bezpłatne badanie. Więc ja myślę, że tu z Państwa jesteście. Ktoś to, ja nawet to dowodzę słowa walki z Kalecem. Mówię, że z Wrocławia zameldowana, chcę mi przyjść czas, mam 15 lat więcej godzin, takie duże się mam na poukładam w głowie. Natomiast, drodzy Państwo, uważam, że jeżeli ma się prawo, a media są najważniejsze, bo to jest władza mentalna, działa na emocje. Więc tworzymy po prostu w miejscach kilkunastu, na uczelniach tak samo, też uczelniach, też są młodzi ludzie, którzy pokończyli 17, pokończyli 20 lat. Więc oni też są w jakimś tam stopniu zobowiązani, żeby jak należy do organizacji pożytku publicznego, niech im jawnie po prostu, nie tam będą gadoty na uczelniach. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękujemy, to była ostateczna kropka nad i. Dziękujemy za spotkanie dzisiejsze przede wszystkim naszym gościom świetnym oraz publiczności. Tak. Na kolejny społeczny problem. Zaproszenie indywidualne. Jeszcze, jeszcze. Znaczy, to będzie można przeczytać na wszystkich komunikatorach, ale ja zapraszam na 23 października, kiedy jest rocznica przełomu październikowego, na godzinę 18 tutaj. Dyskusja nad tekstem Gintera Grassa, 7 tez o demokratycznym socjalizmie, który ma 7 stron, w związku z czym 7 dni przed tym spotkaniem będzie tu w 70 egzemplarzach wyłożony. Oprócz tego to będzie element tej dyskusji. Ten tekst jest dostępny w chomikuj.pl. To jest tekst historyczny z 75 roku, który jak każdy tekst historyczny jest aktualny. Zrobić blog tego ruchu. Blog na internecie zrobić blog. Na zakończenie transmisji pozwolę sobie zaprosić na stronę działaczy. Tam przekazują Państwo informacje o bardzo sympatycznym plebiscycie organizowanym przez Polską Partię Socjalistyczną, ale też przez inne organizacje, na działacza Dolnośląskiej Lewicy 1612 roku. Tam są wszystkie materiały zbrojeniowe, wszystkie informacje, jeżeli chodzi o wymagania, jeżeli chodzi o kwestie pracy do organizacji. Zasugerować swojego przedstawiciela do kapitułu, a do 14
rzecznika może spotkać chętnych do odmiany działacza Dolnośląskiej Lewicy. Czyli dzisiaj się latymi trzema strzałami PPS. O! To byłoby coś. Byłoby cóż. Ty lecisz, tak? Ja muszę. Jeszcze na jakiś mały afterek. Domyślam się, ale to nie dzisiaj. Next time, bo ja mam. Ponieważ mam strasznie mało zajęć na wszelki dni, więc mam tyle czasu, że tak go sobie zakupowałem, że mam najmniej czasu, jak miałem w ogóle kiedykolwiek. Ale to dobrze, jak mówię. No to na razie. No, dzięki. Cześć. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie powiem. To znaczy tak. No, najgorzej nie.